52. sesję Rady Dzielnicy Bemowo. Szanowni Państwo, na początku bardzo przykra informacja. Myślę, że większość z Państwa o tym już wie. Pani radna Wiesława Schubert-Figarska zmarła po długiej chorobie. Była to osoba związana z samorządem Bemowa, ale nie tylko, ze środowiskami senioralnymi. Długoletnia szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pedagog. Osoba, która z pewnością będzie nam jej brakować. Sami wiecie, kim była, w jaki sposób postępowała. No i chciałbym bardzo poprosić Państwa o powstanie i uczczenie jej pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem przywitać oczywiście radnych, zarząd, dyrektorów, przedstawicieli Bełskiego Centrum Kultury, Środka Pomocy Społecznej, Środka Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowa oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej jeszcze bemowskiej. Także będą pewne zmiany. Naczelników, no i oczywiście mieszkańców przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście do Państwa, szczególnie tej żeńskiej części, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Także, drogie Panie, kwiatów nie ma faktycznie. Symbolicznie Pani Przewodnicząca. Rejstop. Pomyślimy o tym też. Tak, Szanowni Państwo, będziemy w tej chwili sprawdzali kworum, z tym, że jeszcze nie mam. Mam to? Nie mam. Szanowni Państwo, bardzo proszę o, będziemy sprawdzać kworum, bardzo proszę o wciśnięciu przycisku kworum radnych, którzy są w posiadaniu tabletów, ewentualnie mają program zainstalowany w telefonie, a kto nie ma, będzie głosował analogowo. Już będę starał się. Dobra. Pan Barcińskiego pana nie ma. Pan Maciej Bartosiak. Pan Maciej Bartosiak obecny. Pani Magdalena Gogol. O, pani Magdalena Gogol obecna. Pana Łukasza Jankowskiego jeszcze nie wymieniam, ale teraz powiem o tym. Pan Robert Podpuński. A, pan Roberta nie ma. Pani Przychodnia Szmitewa obecna. Pana Marcina Wojciechowskiego też dzisiaj nie ma. I pani Ośko Matryby też nie ma jeszcze. Dobrze. Dobra, kworum mamy. W tej sytuacji przechodzimy do realizacji porządku. I Szanowni Państwo, chciałem poinformować, no, z uwagi na odejście Pani Wiesławy, ale Pani Wiesława chorowała wcześniej, zrezygnowała z tego mandatu z końcem roku. No i od tego momentu przeprowadziliśmy procedurę objęcia mandatu przez następną osobę z listy i mamy tutaj postanowienie komisarza wyborczego z 16 lutego 2023 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego dzielnicy i mandat ten objął pan Łukasz Jankowski. Pan Łukasz Jankowski jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu. W związku z tym został w porządku umieszczony punkt numer 3, czyli ślubowanie radnego dzielnicy Bemowo. W związku z tym bardzo proszę Państwa o powstanie. A, przepraszam, sekundkę. Żeśmy nie przyjęli dzisiejszego porządku obrad. Jeszcze. No dobrze. Przepraszam Was bardzo. Dlatego kto z Państwa jest, przepraszam, czy są jakieś propozycje dotyczące zmiany porządku dzisiejszego?
Jeżeli nie ma, to będziemy głosować porządek ten przedstawiony, więc kto z Państwa jest za przyjęciem porządku, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? I teraz poproszę pana Macieja Bartosiaka. Za. Pani Magdalena Gogol. Za. Dziękuję. Ewa Przychodnia-Schmidt. Za. Jest radnych zdań, bo przeciwnik się wstrzymał. Porządek został przyjęty. No i teraz właśnie możemy przejść do ślubowania radnego. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 23 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 14 statutu, paragraf numer 14 statutu dzielnicy Bemowo przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po czytaniu roty pan Łukasz Jankowski wypowiada słowo ślubuje. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. Gratuluję pani radnej. Dobrze, okej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że właśnie dopiero w tym momencie pan Łukasz został radnym, więc musimy jeszcze raz sprawdzić kworum, ale też nam się troszkę zmieniło na sali. Dzień dobry, pani radna. Dobrze, dlatego bardzo proszę o wciśnięcie przycisku kworum w tablecie. Pan Maciej Bartosiak. Jest Bartosiak obecny. Pani Magdalena Gogol. Obecna. Pan Łukasz Jankowski. Obecny. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt. Obecna. Obecna. Pan Kazimierz Szczerba. A już się pojawił pan, dobrze. Pani Wośko Matryba. Joanna. Obecna, dziękuję bardzo. Co? Nie jest tutaj w tym. Dobrze, mamy kworum oczywiście. I przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Ja tylko poinformuję, że pan Łukasz Jankowski dołączył do klubu radnych Bełmo Przyszłości. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 51. sesji Rady Dzielnicy Bemowo z 8 lutego 2023 roku. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Wstrzymał się. Pani Magdalena Gogol? Za. Pan Łukasz Jankowski? Wstrzymuje się. Pani Ewa Przychodnia-Schmidt? Za. Pani Joanna Wośko-Matryba? Za. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku, czyli projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, tutaj dane wyanonimizowane, dotyczące działalności dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy. I chyba przekażę głos w tej sprawie szefowej komisji skarg. Dobrze, w sprawie petycji i skarg. Tak, przepraszam bardzo, tutaj zamieszanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga na kierownictwo Bemowskiego Centrum Kultury od mieszkanek naszej dzielnicy. I dotyczyły one kilku punktów, między innymi niezałatwienia sprawy. Ona dotyczyła skargi, którą wcześniej złożyły
panie na prowadzącego zajęcia wokalne nie podjęcia właściwych kroków w celu jej wyjaśnienia, spowodowanie egzaltacji konfliktu poprzez nieprofesjonalne załatwienie sprawy oraz błędne przetwarzanie danych osobowych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła tę skargę. Zaprosiliśmy na to spotkanie i skarżące oraz kierownictwo Bemowskiego Centrum Kultury. Na podstawie dokumentów oraz relacji jednej i drugiej stron Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała tę skargę za niezasadną i rekomenduje Państwu Radnym o przyjęcie uchwały o bezzasadności tej skargi. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wielci Boreckiej, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. No proszę bardzo, chciał Pan zabrać głos, Pan Włosik Leżyński, tak? W tej sprawie, tak? Bardzo proszę. Nie dostałem skargi. Znaczy w materiałach, które dostałem na sesję, nie dostałem skargi, więc trudno, żebym się nią... Ale nie otrzymał pan skargi w materiałach? A w mailach? Nie dostał pan mail? Proszę Państwa, odkąd prowadzę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, nie były wysyłane nigdy dokumenty skarżących osób, ponieważ są tam dane wrażliwe, czasem bardzo takie, no po prostu one wymagają analizy komisji i komisja, która no, spotyka się z tymi mieszkańcami, rozpatruje tę skargę i my jako reprezentanci Rady rekomendujemy taką uchwałę i macie Państwo w mailach treść uzasadnienia do tych uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Laurentowicz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja też się przyłączam do głosu Radnego Krażyńskiego. Ja też nie dostałem tej skargi. W sensie rozumiem rekomendacje komisji, rozumiem sposób pracy, który przyjmujemy przy skargach w zasadzie, ale i potencjalną anonimizację w praktyce jakichkolwiek skarg, ale nic nie stoi na przeszkodzie względem tego, żebyśmy po prostu ją poznali. Chyba to nie jest nic tajnego. Ja też nie czuję się komfortowo w sytuacji, w której miałbym podejmować jakąkolwiek decyzję, pozytywną bądź negatywną, w sytuacji, w której nie wiem, czego dotyczy, tylko wiem, że jest niesłuszna. W uzasadnieniu jest wszystko przedstawione. Ktoś z Państwa się chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Caskowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja też chciałbym się nie tylko przyłączyć do głosu kolegów tutaj, moich przedmówców, ale może też zaproponować jakieś rozwiązanie, bo przecież nikt nie kwestionuje, że opinia i komisja pochyliła się nad tym i doszła do jakichś właściwych wniosków, ale my mamy w tej chwili głosować, czy jesteśmy za przyjęciem, czy za odrzuceniem takiej skargi. Jak my możemy to zrobić, nie wiedząc, o co chodzi w tej skardze? Rekomendacja, dobrze, no, ufamy, prawda, ale ufmy, jesteśmy radnymi, ufamy i sprawdzamy. Może zmieńmy, szanowni radni, szanowni państwo, chciałbym być też w swoim krótkim wystąpieniu wysłuchany także przez prezydium naszej Rady, ale znaczy, szanowny panie przewodniczący, wiem, że nie mógł pan mnie w tej chwili słuchać, ale chciałbym zauważyć, że jestem jeszcze w trakcie tego mojego skromnego wystąpienia. Jeszcze mówię, chciałem może, a może po prostu przegłosujemy
jakoś przyjęcie do wiadomości tę ocenę, którą podjęła komisja skarg. No bo ja nie wiem, czy ja nawet powinienem brać udział w głosowaniu, no bo każdy za, przeciw czy wstrzymanie się jest jakimś ustosunkowaniem się do tego. Dziękuję. To nie jest tryb rozwiązania tej sprawy. Pan Adam Niedziałek, a później pani Ewa Przychodzień-Schmidt. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tutaj muszę się wypowiedzieć jako członek komisji, która brała udział w rozpatrywaniu tej sprawy. Rzeczywiście jest to kłopot, dlatego że sprawa jest dość złożona jakby i merytorycznie, i formalnie. Nie chcę tego tutaj roztrząsać, ale jest bardzo złożona sprawa. Trochę nie chcę tego robić, nie chcę dolewać oliwy do ognia, ale muszę powiedzieć, że jakby głosowanie komisji też nie było jednogłośne w tym zakresie. I tutaj te głosy z sali mówiące o tym, że dobrze by było, żeby wszyscy radni się zapoznali z tą skargą, w pewnym stopniu są uprawnione. Tutaj może bym poprosił jakiegoś prawnika, żeby się wypowiedział, bo rzeczywiście ja nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, no bo ja rzeczywiście jako członek komisji skarg i wniosków miałem tą możliwość zapoznania się i z materiałami i wzięcia brania udziału w pracach komisji. Natomiast rzeczywiście może dobrze by było, żeby wszyscy radni mieli jakąś szansę zapoznania się trochę głębiej z tą sprawą. Też jest do dyskusji, czy powinni mieć dostęp do wszystkich materiałów, bo tam rzeczywiście są dane osobowe, RODO, kwestie delikatne i tak dalej. To nie jest to prosta materia na pewno i tutaj musimy jakoś bardzo delikatnie do tego podejść. Z drugiej strony też nie wiem, czy nie będzie możliwości w przyszłości podważenia tego głosowania, jeżeli to będzie bez przekazania radnym materiałów i to też może być jakiś kłopot. Także no to jakaś może wypowiedź prawnika tutaj byłaby na miejscu. Także taki jest z mojej strony głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, państwo radni. Komisja obradowała już jakiś czas temu. Tydzień temu dostaliśmy w materiałach na sesję uzasadnienie. Każdy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, każdy klub ma swojego przedstawiciela. My, mając swojego przedstawiciela na klubie Koalicji Obywatelskiej, omówiliśmy tąże skargę, zostaliśmy zapoznani. Mam nadzieję, że każdy klub także przez swojego przedstawiciela miał możliwość zapoznania się. Mieliśmy na to czas. Oczywiście rozumiem wątpliwości. Nigdy też, odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Niedziałka, żadna prawie uchwała komisji nie zapada w 100% za. Zawsze zdarzają się głosy przeciwne. Oczywiście wniosek o to, żeby zapytać się prawnika, nie podlega dyskusji. Jest absolutnie jak najbardziej do spełnienia. Jednak zastanówmy się, mamy kluby, mamy czas na pracę, a potem robimy coś takiego, że stwarzamy atmosferę zaniepokojenia, taką no niezbyt fajną, a także wplątujemy w życie osób, które składały skargę, pracowników urzędu, wszystkich obecnych na sali. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. Szanowni Państwo, no tydzień temu dotrzymaliście Państwo porządek obrad z materiałami. No przecież można było już na tym etapie w jakiś sposób polemizować, że nie jesteście dokładnie poinformowani. Jeżeli by wtedy wszyscy członkowie prezydium oraz członkowie klubu otrzymują informacyjnie do wiadomości porządek sesji i każdy już wie, co na tej sesji będzie się działo. Może ewentualnie wnieść pewne uwagi do tego. Jeżeli był czas na to, to ten czas właśnie już minął. Szanowni Państwo, nie będziemy dalej dyskutować na ten temat. Przejdziemy do głosowania po prostu. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, ale odwrotem do czego? Dobrze, ale to ma być moment. Moment, zanim panu dam głos, zaraz sobie wezmę statut i raz panu powie, co to jest pan wocen. Ma pan minutę czasu, to pan wie o tym już. Panie pan przewodniczący znajdzie... Minutka przerwy, bardzo proszę, panie Adamie, szanujmy się. Gdzie jest ad vocem? Nie ma mojego statutu, bo mam zaznaczone.
Szanowny Panie Radny, poza kolejnością różnych mówców, przewodniczący obrad udziela głosu w trybie sprostowania. Wystąpienie w trybie sprostowania może trwać dłużej niż minutę. Bardzo proszę. Dziękuję, to i tak byłoby krócej. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że rzeczywiście dostałem materiały na skrzynkę, natomiast tak jak podkreślałem wcześniej, to są materiały wrażliwe, są tam dane osobowe i nie czułem się, szczerze mówiąc, upoważniony, żeby te materiały przekazywać dalej radnym, nawet kolegom z klubu. I myślę, że to nie jest droga, dobra droga, żebyśmy jako radni rozpowszechniali materiały, które dostajemy. Ja wiem, ale to... Przepraszam. Niech to się dzieje za pomocą jakby przewodniczącego rady i całego aparatu rady, a nie poszczególnych radnych, bo w ogóle utoniemy. Taka jest moja prośba, dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Ale wniosek formalny? Dobrze, jeżeli wniosek formalny, to bardzo proszę. Czego dotyczy wniosek? Zmiany porządku obrad? Nie ma możliwości takiego wprowadzenia takiego wniosku formalnego. Proszę, nie ma, bo to nie jest związane z statutem. Nie, proszę pana, to nie jest kwestia dobrej woli, tylko w takim razie tej dobrej woli nie ma w tej kwestii już. Już tak bądźmy precyzyjni. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, za przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności dyrektora Morskiego Centrum Kultury, w tym sensie, że za odrzuceniem skargi. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Coś mi nie działa. No proszę, jeżeli pan radny nie chce, nie musi uczestniczyć w głosowaniu, nawet nie musi uczestniczyć w tej sesji. Głosujemy za odrzuceniem skargi, mówiłem już, tak. Pan Maciej Bartosiak wstrzymuje się. Pan Marek Tackowski. Dziękuję. Pani Magdalena Gogol? Za. Pan Łukasz Jankowski? Wstrzymuje się. Pan Wojciech Klarzyński? Nie bierze udziału. Łukasz Lorentowicz? Wstrzymuje się. Pani Halina Molka? Nie bierze udziału w głosowaniu. Pani Ewa Przychodnie-Schmidt? Za. Dziękuję. Za 14 radnych, nikt nie był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta, czyli skarga została uznana za bezzasadną. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Przepraszam bardzo, bo tutaj mam trochę zamieszania. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2022 w brzmieniu druku nr 238. Proszę Panią Główną Księgową o przedstawienie materiału. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W roku 2022 dochody dzielnicy zrealizowaliśmy w 110,6% z planowanej kwoty 22,2 miliona złotych. Z tego dochody bieżące zostały wykonane w 87,5%, natomiast dochody majątkowe w 471,2%, kwot, które przyjęliśmy do planu. Tak dobre wykonanie dochodów zawdzięczamy przede wszystkim wykonaniu dochodów ponad 100% z następujących źródeł. To jest wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonaliśmy w ponad 418%. Wpływy z pozostałych dochodów w ponad 131% przyjętego planu. Tutaj są wpływy z odsetek od opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i wpływy z usług. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zrealizowaliśmy w 123,4%. Użytkowanie wieczyste nieruchomości w 122,1% i dochody z najmu i dzierżawy mienia w 110%.
Poniżej 100% wykonaliśmy wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, to jest 48,9%. Tutaj po prostu poziom realizacji wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji i prowadzonych robót, z mniejszej liczby prowadzonych robót w pasie drogowym. Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne zrealizowaliśmy w 92,5%. Wpływy z najmu garaży w 41,2%. Tutaj to wykonanie jest uzależnione od, wynika z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach i pozostałe dochody z najmu i dzierżawy w 84,9%. Jeśli chodzi o wydatki dzielnicy w roku ubiegłym, zrealizowaliśmy je ogółem w 98,6%, z czego wydatki bieżące w 99%. Wydatki majątkowe w 94,9%. Wykonanie wydatków bieżących było uzależnione przede wszystkim od trudnego odoszacowania kosztów zużycia mediów, od mniejszej niż zakładano liczby wypłat odszkodowań oraz mniejszych kosztów sądowych. Również trudno było oszacować kwotę potrzebną na usuwanie awarii. Mniejsze również było zapotrzebowanie na szkolenia, zwroty za okulary czy odzież ochronną. Również mniejsze było wykonanie zabiegów weterynaryjnych. Również był krótszy okres funkcjonowania lodowiska. Także nie zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia prozdrowotne, ponieważ nie było możliwości dokonania zmian w harmonogramie zajęć. I również mniejsze były również wydatki na koszty korespondencji, na wysyłkę korespondencji, ponieważ wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów i również wysyłaliśmy część korespondencji do mieszkańców z użyciem platform elektronicznych. Także otrzymaliśmy część zwrotu podatku VAT, który podlegał odliczeniu. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków bieżących według sfer, wygląda ono następująco. Transport i komunikacja zrealizowaliśmy w 81,3%, ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w 82,6%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 95,7%, edukacja w 99,7%, ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 99,5%, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w 99,5%, rekreacja, sport i turystyka w 98,2%, działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego w 99,3%, zarządzanie strukturami samorządowymi w 96,6% i finanse i różne rozliczenia w 97,6%. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie naszego sprawozdania. Jeśli są pytania, to postaramy się oczywiście na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. Tak na początku Komisja Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Artur Zygrzak. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowoleska. Przepraszam. Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Akurat pani przewodnicząca Magdalena Gogol, opinia komisji. Dodam, że... Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, pani przewodnicząca Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, pani przewodnicząca Anna Wosińska.
Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja Ochrony Środowiska, dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska, pan przewodniczący Maciej Bartosiak. Komisja Ochrony Środowiska przyjęła pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych. Pani przewodnicząca Joanna Wośko-Matryba. Opinia była pozytywna. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji. Pierwszy zabierze głos pan Marek Lipiński w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rok 2022 był trudnym okresem do realizacji zadań nałożonych na naszą dzielnicę. Szalejąca inflacja, wojna na Ukrainie, szybujące ceny energii, gazu, opłakane skutki wprowadzenia tak zwanego Polskiego Ładu, który w sposób drastyczny ograniczył dochody samorządów, nie pomagały w realizacji statutowych zadań. A mimo to w tak ciężkiej sytuacji udało się osiągnąć dość niezłe wskaźniki realizacji budżetu, ponieważ przypomnę, dochody wykonaliśmy ponad 110%, wydatki blisko w 98%, a inwestycje blisko 95%. Udało nam się rozpocząć tak ważne zadanie, na które czekają mieszkańcy Chrzanowa, budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola przy ulicy Szatkowskiego. Zakończyliśmy rozbudowę szkoły podstawowej przy ulicy Ołaskiej. Oddano nowoczesny ośrodek wsparcia dla seniorów przy ulicy Lazurowej. Rozbudowano halę sportową do blisko 2200 miejsc na terenie hali do oglądania imprez sportowych. Budowa nowego boiska wraz z rozbudową hali pneumatycznej przy ulicy Obrońców Tobruku, czy oddanie przedszkola przy ulicy Cokołowej. Są to zadania inwestycyjne, z której dzielnica może się cieszyć i być dumna. To wszystkie zadania służą naszym mieszkańcom oraz pokazują, jak nasz zarząd prężnie działa i realizuje statutowe obowiązki. Przeznaczyliśmy ponad 2 400 000 na remonty w placówkach oświatowych. W zeszłym roku każda placówka oświatowa miała przeprowadzone najbardziej potrzebne zadania remontowe. Także chociażby z tych powodów Koalicja Obywatelska będzie głosowała za przyjęciem sprawozdania w sposób pozytywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Adam Niedzielak, bardzo proszę. W imieniu klubu, tak. Bardzo. Z laptopem, żeby się nie pomylić. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pozwoliłem sobie rzeczywiście wziąć laptopa, zaraz wytłumaczę dlaczego. Mamy budżet. Rzeczywiście tutaj pan mój przedmówca, pan przewodniczący Marek Lipiński był łaskaw wspomnieć o Polskim Ładzie, który tak straszliwie pokrzyżował tutaj plany samorządu warszawskiego. Przypomnę państwu tylko, że wszyscy tutaj jak siedzimy na sali prawdopodobnie dostaniecie zwroty podatku i tego osobistego, który płacicie, więc to jest właśnie Polski Ład. Stąd się to wzięło. Także to jest do państwa dyskusji, czy to było dobrze, czy źle. Pan przewodniczący był łaskaw również pochwalić się rozpoczęciem budowy Chrzanowa, czyli znaczy nie Chrzanowa, tylko szkoły na Chrzanowie. To uważam za ponury żart, panie przewodniczący i cały obozie obecnej władzy. Dlatego, że pragnę przypomnieć, że działkę na Chrzanowie, na której z takim wielkim trudem przez całą kadencję próbowaliście państwo rozpocząć budowę szkoły, zakupiliśmy jeszcze, będąc akurat wtedy w koalicji, zrobił to pan burmistrz Michał Grodzki, my. I to było w zeszłej kadencji, dobrze ponad 4 lata temu. Mało tego, kończąc tamtą kadencję, mieliście państwo... tak jest, pan...
Pan przewodniczący Lipiński był wtedy również panem burmistrzem Lipińskim, który również podpisywał te dokumenty, więc na pewno doskonale to pamięta. Więc no, argumenty, że to była fatalna działka, chyba z ust pana przewodniczącego nie padną. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przez długie 4 lata robiliście państwo wszystko, żeby tej inwestycji nie zrealizować. Wymyślano różne najbardziej absurdalne argumenty. Królem tych argumentów był argument mówiący o tym, że my nie możemy rozpocząć budowy tej szkoły, dopóki, uwaga, nie zostanie zbudowanie metro, ponieważ budowa metra do ostatniej, ale oczywiście to był koronny argument. Oj, możemy wyciągnąć stenogramy i będziemy na ten temat dyskutować. I ten argument polegał na tym, że jak można tam zbudować szkołę, jak metro rozora to wszystko, nie będzie tam dostępu, będzie kataklizm, Armagedon i w ogóle. Jak czas pokazał, metro do tamtego punktu nie dojechało. Mam nadzieję, że dojedzie, bo jakieś tam prace się w tym kierunku zaczęły. Natomiast jest jeszcze bardzo daleko, żeby metro w tym kierunku poszło, a my szkołę w pewnym sensie zaczęliśmy budować, bo od tego, czy my ją zaczęliśmy budować, czy nie, no to możemy sobie jeszcze długo podyskutować, ale formalnie rzecz biorąc, jakieś tam plany się wydarzyły, jakieś tam ciągniki, ogrodzenia i tak dalej, coś tam się dzieje. Więc jakby chwalenie się tym projektem na koniec 5,5-letniej kadencji, bo już jak tak chcemy się czepiać władzy ustawodawczej, no to pragnę przypomnieć, że tutaj ustawodawca przedłużył państwu kadencję o pół roku, żeby zwiększyć tą waszą szansę, że jeszcze w tej kadencji uda wam się oddać tą szkołę. Nam wszystkim, ale wam, bo wy działacie, tak? My wam tylko patrzymy na ręce. Natomiast przez te, mimo tego, znaczy stawiam dolary przeciwko orzeszkom, że mimo tego wydłużenia tej szkoły w tej kadencji nie oddamy, tak? Jak już tak my, no to nie oddamy tej szkoły w tej kadencji. I to niestety nie jest powód do żartów, bo sytuacja szkolna, szczególnie w tym obszarze Bemowa, jest katastrofalna, tragiczna i po prostu dno. Bo przypominam, że wszystkie dzieci, które w tej chwili zamieszkują, wprowadzają się i zaczynają swoje życie szkolne na Chrzanowie, bo mamy tam bardzo silną urbanizację w tej chwili, z czego się z jednej strony cieszę, z drugiej strony nie bardzo, bo infrastruktura, jak widać, nie nadąża. Wszystkie te dzieci trafiają do szkół najbliższych, czyli tak naprawdę do Jelonek północnych i południowych. Szkoły te już są przepełnione do granic możliwości. Dzielnica robi półśrodki, łata to jak może, to znaczy dobudowuje skrzydła do tych szkół, co jest działaniem w pewnym sensie logicznym, no bo to są działania, które można podjąć najszybciej i one dają jakiś tam efekt. Natomiast z drugiej strony są działaniami bardzo trudnymi do zaakceptowania dla najbliższych mieszkańców, ponieważ działania te powodują zwiększenie obciążenia tej infrastruktury, a szczególnie drogowej. Tak, rano pod tymi szkołami jest po prostu Armagedon. Więc z tego punktu widzenia chwalenie się rozpoczęciem budowy Chrzanowa, droga Platforma Obywatelska i droga Koalicja Obywatelska to jest ogromny, ogromny, ogromny błąd, bo powinniście byli to zacząć dawno temu, a teraz kłuć opozycję w oczy tym, jak to w tej kadencji otwieracie szkołę. Natomiast do tego chyba nie dojdzie. Pan przewodniczący już mnie nie słucha chyba, ale... Ale ja lubię kontakt wzrokowy, no i to jest, o to chodzi, no. No właśnie, głównie na pana liczę, bo pan tu jest szefem tej sali. Więc to jest jakby to. Natomiast to jest taka dygresja, jeśli chodzi o te sztandarowe rzeczy, tak? Już nie chcę teraz wytykać tych innych rzeczy, o których tutaj moglibyśmy mówić, tak? To jak wiadomo, to jest ta litania, tak? Czyli becek, którego nie ma i nie będzie, tak? Coś tam wynajęliście, udajecie, że zbudowaliście filię, tak? No to jest oczywiście pewnego rodzaju parodia. No i oczywiście basen, którego nawet nie udajecie, że budujecie, po prostu plany poszły do niszczarki i... No właśnie, basenu nie ma i nie będzie. Czyli wracamy do klasyka, basenu nie ma i nie będzie, tak? Dobrze, że pan to powiedział. W to akurat wierzę, w to zapewnienie akurat panu przewodniczącemu wierzę, że w tej kadencji na pewno basenu nie ma i nie będzie.
więc to jest jakby kolejny kłopot, więc jakby czy realizacja tego budżetu jest dobra? No jest bardzo daleko od dobrej. Jeszcze dwie takie uwagi techniczne, zanim przejdę do omawiania już samego meritum. Sprawa w jaki sposób został wprowadzony ten budżet w ogóle pod obrady Rady jest dość ciekawa, bo komisje omawiały to, tak, to jest taki margines zupełny, ale obawiały to w połączonym składzie, tam po trzy komisje naraz i tak dalej, tak, żeby to szło szybko, szybko, szybko. Więc tak to było, ale to już jest zupełny margines. Natomiast jeśli chodzi o te inwestycje, od których zacząłem, no to pan przewodniczący był łaskaw śmiać się, że przyszedłem tutaj z laptopem. Tak, przyszedłem tutaj z laptopem, dlatego że tak wygląda wydruk, jeśli chodzi o inwestycje. Tak wygląda. Znaczy ja jestem, jeszcze mam dobre oczy. Do komputera używam okularów, ale tylko jak jestem bardzo zmęczony, teraz nie potrzebuję. Natomiast tych cyferek, które są tutaj, przeczytać się w okularach nie da, bez okularów nie da. Podpowiem, próbowałem lupą. Też się nie da, bo są po prostu rozmazane. Nie wiem, czy to specjalnie państwo to tak zrobiliście, czy to jest wypadek przy pracy. Dużo tych wypadków przy pracy w jednym miejscu. Natomiast liczby, które tutaj są... Wejdę panu w słowo. Akurat w tej kwestii też się z panem zgodzę. Dziękuję. Więc niestety ten wydruk jest fatalny, ale on niestety nie jest w stanie ukryć prawdy. Dlatego pozwoliłem sobie przynieść laptopa, no bo na laptopie doskonale widać te liczby. Tabelka, którą państwo dostaliście wszyscy w mailu, nie zawiera dwóch bardzo istotnych kolumn, które z wielką łatwością można samemu dodać. Te kolumny nazwałem u siebie roboczo prawda i te kolumny robią jedno, to znaczy porównują wykonanie budżetu z planowanym budżetem na ten rok. To jest bardzo istotne, dlatego że tutaj zarząd i tak? No, ale ja cały czas merytorycznie też tak. Cały czas zarząd tutaj opowiada nam, że wykonał budżet na poziomie 94,9%. Natomiast pragnę państwu wszystkim przypomnieć, że to jest realizacja budżetu, ale tego kształtu budżetu, który my mamy w tej chwili. A ten budżet, który mamy w tej chwili, bardzo znacząco różni się od budżetu, w którym zaczynaliśmy ten rok. Tutaj w dzielnicy mamy ukute takie powiedzenie już od bardzo dawna, ono funkcjonuje, to jest tak zwana realizacja zadań przez zdejmowanie z budżetu. W ten sposób się zwiększa wykonanie budżetu i tutaj znów mamy ten mechanizm został zastosowany. Więc moja kolumna prawda mówi o dwóch rzeczach, to znaczy mówi o tym, że realny poziom wykonania inwestycji na Bemowie w stosunku do planowanych jest na poziomie 68,5%, co jest z jednej strony fatalnym wynikiem, z drugiej strony jak na tą dzielnicę trzeba przyznać, że niezłym. Ja obawiałem się, że to będzie raczej tempo 30, tak jak to było w poprzednich latach. Natomiast mamy tempo 70, więc i tak jest 68, no prawie 70, więc jest zdecydowanie jest lepiej. Natomiast do nieźle to jest jeszcze bardzo daleko, bo to oznacza, że nie wydaliście państwo 21,5 miliona złotych na inwestycje. 21,5 miliona na inwestycje to jest przedszkole, nie wiem, ze 20 boisk, pół pływalni, albo cały mały basen, albo tam jeszcze parę innych rzeczy, tak? Więc to niestety jest dużo niewydanych pieniędzy i z tego powodu uważam, że wykonanie tego budżetu jest słabe. Te pieniądze niestety należy na nie spojrzeć również w pewnej perspektywie. Tą perspektywą jest perspektywa kadencji, która powoli zbliża się do końca i trzeba je dopisać do kolejnych pieniędzy, które nie zostały wydane, licząc w myśl podobnej metodologii przez poprzednie lata. I w tej chwili nie mam tych liczb akurat przed sobą, natomiast myślę, że dochodzimy już do niewydanych 200 milionów złotych w obszarze inwestycji. No, proszę mnie nie łamać za słowo, może to jest 150 milionów, tak? Ale to jest tego rzędu liczba, tak? Więc to jest co najmniej kilka, czyli więcej niż dwa budżety inwestycyjne tej dzielnicy. W przeciągu 4-5 lat nie zostały wydane. Więc to mniej więcej wskazuje, jak duża jest ta dziura do zasypania. No i to jest z jednej strony wyzwanie wielkie dla nas wszystkich jako radnych, bo ja traktuję, że tutaj jednak przed mieszkańcami odpowiadamy wszyscy. Państwo radni tutaj z obozu rządzącego trochę bardziej, bo wzięliście na siebie ten przywilej i obowiązek i zaszczyt rządzenia tą dzielnicą, ale też wzięliście na siebie odpowiedzialność, więc pozwalam sobie wam to wytykać. Natomiast no, moim skromnym obowiązkiem jest przychodzić tutaj raz na jakiś czas i wam przypominać, że to nie jest tak cudownie, jak tu wszystkim opowiadacie, że jest wspaniale, super, wydajemy, realizujemy.
realizujemy i wszystko nam się udaje i mamy 90 parę procent. No nie mamy 90 paru procent i trzeba być uczciwym w stosunku do samych siebie. Z tych powodów, to są oczywiście bardzo ogólne powody, tak? W szczegółach jeszcze tutaj pozostali radni Prawa i Sprawiedliwości będą się wypowiadać, bo tam tych szczegółów jest nieco więcej i należy je również poruszyć. Natomiast najbardziej ogólnie rzecz biorąc z tych powodów w zakresie realizacji budżetu, w zakresie projektów inwestycyjnych, Klub Prawo i Sprawiedliwości będzie głosował za negatywnym zaopiniowaniem realizacji budżetu, co w zeszłym roku chyba nawet miało miejsce, jeśli dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, mylę się, to projekt. Przepraszam, cofam ostatnie zdanie. Także podtrzymuję to, że będziemy głosować negatywnie i zgłaszam się z wielką prośbą o niedrukowanie tego w ten sposób, ponieważ wygląda to na próbę ukrycia prawdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy dwa głosy ad vocem. Pan Marek Lipiński, bardzo proszę. Ale jeżeli chodzi o kwestię tych materiałów, to faktycznie tutaj ja biorę na siebie, to źle to wygląda. I więcej takich materiałów Państwo nie dostali się na pewno. To ja tylko krótko odniosę się do jednego z aspektów mojego przedmówcy. Chodzi o szkołę na Szanowie. Ja przypomnę Państwu chronologię wydarzeń. Chronologię wydarzeń tego zadania inwestycyjnego. Zarząd poprzedniej kadencji kończył swoje urzędowanie projektem na wybudowanie tej szkoły, który to projekt został poddany ekspertyzie technicznej, w wyniku której firma audytowa stwierdziła, że realizacja tego projektu doprowadzi do katastrofy budowlanej. A więc obecny zarząd nie był w stanie rozpocząć tego zadania inwestycyjnego, mimo iż posiadał zakupioną przez poprzedni zarząd działkę budowlaną, ponieważ musiał rozpocząć od początku procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy celem realizacji projektu budowlanego. Tego typu postępowanie trwa. Nie można w sposób szybki rozpocząć zadania, jak nie mamy niezbędnych, potrzebnych i elementarnych dokumentów budowlanych. Więc proszę nie mówić, że obecny zarząd i obecna kadencja będzie stracona, bo przypomnę również, że w zeszłym roku ten zarząd podpisał umowę na realizację już budowy szkoły w wyniku wykonanego projektu budowlanego i w tej umowie termin realizacji zakończenia prac przypada faktycznie po skończonej kadencji, bo bądźmy rozsądni, w rok nie jesteśmy w stanie tak dużego kompleksu budowlanego z zachowaniem wszystkich elementarnych rzeczy bezpieczeństwa wykończyć, z zakończeniem budowy w 2025 roku. I w tym roku realizacja tego zadania będzie zakończona. Oczywiście wiemy, że proces budowlany jest obarczony pewnego rodzaju rzeczami, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale miejmy nadzieję, że zarówno nadzór inwestorski, nadzór budowlany oraz inwestor, który tego zadania się podjął, wykona to w terminie tak, by w 2025 roku pod koniec młodzież z tamtego terenu mogła rozpocząć edukację w tej szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie. Pan poczeka, bo jest ad vocem głos pani Iwony Łobody. Bardzo dużo ad vocem dzisiaj, proszę państwa. Pan radny Niedziałek powiedział, że ustawodawca był na tyle szlachetny, że dał nam jeszcze pół roku czasu kadencji, żebyśmy mogli skończyć inwestycje na Chrzanowie, prawda? Dobrze usłyszałam. To ja mam takie pytanie, dlaczego ten nasz wspaniały ustawodawca, teraz obradując i uchwalając ustawę budżetową na 2023 rok, odrzucił poprawki do budżetu na ten rok, które zgłosiła opozycja. Była tam między innymi poprawka profesora Rosatiego, która, według której moglibyśmy dostać dodatkowe 10 milionów na szkołę na Chrzanowie. Jeżeli panowie nie byli w stanie wpłynąć w żaden sposób na swoich kolegów w parlamencie, rozumiem. W każdym razie bardzo szkoda, bo być może wtedy dzieci mogłyby szybciej iść do tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy będziemy dyskutować ad vocem, czy normalnie? Ale ad vocem teraz, do której wypowiedzi będzie pan ad vocem? Ale to i tak ma pan minutę. Dziękuję za ten głos.
Dziękuję bardzo za ten głos. To znaczy, panie przewodniczący, ja oczywiście, jakby, tak jak powiedziałem, kibicuję, że to się uda zrobić jak najszybciej. Natomiast dalej jest dziura co najmniej 3 lat w działaniach tego zarządu, bo jest, tak jakby nie liczyć. To znaczy, na koniec poprzedniej kadencji działka i projekt, nawet taki, który się okazał niedobry, więc ekspertyza i uwalenie tego projektu, potem 3 lata dziury, no i mniej więcej rok temu coś się zaczęło dziać, teraz zaczynamy budowę, tak? 3 lata dziury jest, 3 lata nic nie robiliście, więc ten zarzut pozostaje w mocy. To matematyka jest, tak? No ja wiem, że kadencja szybko mija, niestety, albo stety, natomiast tak to jest. Natomiast do pani, wiem, już kończę. Do pani radnej taka krótka odpowiedź. Pani radna, jakby to był taki trochę żart przytyk, tak, że dostaliśmy pół roku więcej. Ja nie chcę w to wchodzić, bo ja nie mam takich kolegów w Sejmie, żebym mógł załatwić te 10 milionów więcej czy mniej. No tak? Nie, no pan da spokój, pan nie oszukuje. Pani też ma. Pani też ma kolegów i tak dalej, tak? Więc to tak działa. Natomiast to wszyscy wiemy, że to tak nie działa, tak? I ja wiem, że to jest takie trochę przykre. Natomiast oczywiście ta kadencja jest ciut dłuższa, ale my nie zbudujemy tej szkoły i to jest największy problem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję pani radny. Pan się nie natłumaczy za kolegów. No, da pan spokój. No, my tutaj zajmujemy się czym innym. Generalnie zajmujemy się tym, żeby ta szkoła faktycznie powstała. Wiem pan doskonale, z czego wynika to opóźnienie i to nie jest tak, że zarząd 3 lata nic nie robi, tylko musiał po prostu ponaprawiać pewne błędy, które zostały wykonane i tyle. To zostało zrobione i budujemy. To teraz po prostu cieszmy się, że ta szkoła powstanie, a nie poprawiajmy tutaj negatywną propagandę jeszcze na kanwie, nie daj Boże, jakichś wyborów, no bo to już będzie drama totalna, nie? Jesteśmy tutaj dla mieszkańców, a nie dlatego, żeby sobie tutaj pokrzyczeć, kto tutaj mądrzejszy jest. W mojej ocenie tak to wygląda. Dobrze, przechodzimy do dalszej części dyskusji. Pan Łukasz Lorentowicz, bardzo prosimy o merytoryczne stanowisko. Szanowni Państwo, ja mam wystąpienie klubowe, także to tak po ścisłości. Może po tym, jak opadnie w zasadzie cały ten ferwor dyskusji, który w zasadzie zahaczał już o parlament, dobrze, że nie o parlament europejski. Rozumiem, bardzo proszę o to, żeby pan się skoncentrował na punkcie, o którym się wypowiadamy, dobrze? Nie, ale ja bym chciał bardzo, żebyśmy poważnie sobie dyskutowali. Bez przytyków, bardzo proszę, rozmawiamy, dyskutujemy grzecznie i merytorycznie. Bardzo proszę, pan Łukasz Lorentowicz. Bardzo proszę pana Cackowskiego o to, żeby pan słuchał tego, co pan Lorentowicz ma do powiedzenia w tej chwili. No, ale to nie ma sensu teraz dyskutować, tak? Bardzo proszę. A może przerwę jakąś tutaj zorganizuję państwo z 15 minut, co? Bo widzę, że chyba jest potrzeba taka delikatna. Proszę państwa, nie róbmy sobie żartów. Rozmawiamy o bardzo ważnym punkcie, o wykonaniu budżetu. Przecież wiecie doskonale, że to jest też moment taki, który można przekazać kilka uwag dla zarządu, które może być może zarząd nawet wykorzysta. Nie wszystkie rzeczy, które tutaj się mówi, są żartem. No. To prawda. No. Bardzo proszę, pan Łukasz Lorentowicz, jeszcze raz. Mam szczerą nadzieję, że nikt nie będzie mi przerywał. Szanowni Państwo, w zasadzie odnośnie samej lektury sprawozdania mam bardzo poważne wątpliwości dotyczące tego druku. Wątpliwości takie, które sprawiają, że chciałbym zadać kilka pytań, takich dotyczących nie tylko zadań inwestycyjnych i priorytetów, które Państwo nadawali w zasadzie w momencie już uchwalania tego budżetu, ale przede wszystkim wykonania nawet chociażby środków bieżących. Drobna lektura całego tego sprawozdania sprawia, że przede wszystkim mimo tego, że rozumiem, że budżet jest tak w klasyczny sposób wyczyszczony, to znaczy mamy faktycznie do czynienia z sytuacją, w której większość wydatków jest wydatkowana w 90 kilku procentach, praktycznie 100 w zasadzie, w niektórych przypadkach nawet to przekracza plan pierwotny, o tyle generalnie zastanowiły mnie takie dwie drobne pozycje, które generalnie trochę rzutują na wydajność albo niewydolność w zasadzie chyba wydziałów merytorycznych odnoszących się bezpośrednio albo prowadzących same procesy inwestycyjne.
Proszę Państwa, więc tak. Otóż z lektury dowiedziałem się na przykład, że w zasadzie remonty chodników na Bemowie nie są potrzebne. Wydaliśmy tylko 53% ze stosunkowo niewielkiej kwoty. To są środki bieżące, nieinwestycyjne. Przy drogach wewnętrznych bardzo słabo również z wydatkowaniem w remontów nawierzchni. To są środki bieżące. Zastanawiam się, czy takie dwie drobne pozycje, które rozumiem, że nie udało się tutaj nic zmienić, to jest obraz w zasadzie faktycznych potrzeb, czy trochę braku możliwości przerobowych. Z czego to bezpośrednio wynika? To jest moje zasadnicze pytanie. W naszych rozlicznych interpelacjach wskazujemy Państwu, jak wszyscy tutaj siedzimy, różnego typu problemy. 19-115 zgłaszają bezpośrednio to mieszkańcy i generalnie później widzimy coś takiego, takie drobne kwiatki, że nie wydaliście środków, które w przetargu rozstrzygnęliście, które mogliście zrealizować za pomocą firmy, która na zewnątrz to zrealizowała, mogłaby to zrealizować, czyli wszystko to było na wyciągnięcie ręki. Ponad 30 zadań faktycznie inwestycyjnych wypadło. Jeżeli chodzi o, oczywiście najbardziej poszkodowana jest transport i komunikacja. To bez wątpienia. To trzeba powiedzieć sobie wprost. Koronnym zadaniem tutaj jest przedłużenie Piastów Śląskich. Jest to kompromitacja z poprzednich lat. Tak trzeba powiedzieć. Przepraszam, że to jest tak poważne słowo. Nie powinienem ferować w tym miejscu aż tak poważnych słów, ale sytuacja, w której zapłacimy albo nadpłacimy za potencjalne wykonanie tej drogi ponad 100% więcej albo i 200% więcej, tylko przez to, że ugrzęzło to gdzieś w mieście i zawaliły instytucje miejskie, które też poniekąd od nas zależą, to jest sytuacja, za którą powinni nas rozliczyć. Przede wszystkim mieszkańcy, w jakiejś formule. I dlatego, że to nie powinno mieć w jakimkolwiek w calu miejsca. Gdyby potencjalnym wykonawcą tej drogi była firma zewnętrzna, to rozumiem, że miasto stołeczne Warszawa stałoby na poważnej pozycji w zasadzie takiej negocjacyjnej względem tego, żeby naliczać kary umowne. A w sytuacji, w której miał to robić podmiot wewnętrzny miasta stołecznego Warszawy, to co? To nie? Ja tego nie rozumiem. Ja tego po ludzku nie rozumiem, bo wiem jedno, że Piastów Śląskich jak nie było, tak nie ma. Ślimaczą się poszczególne inwestycje, bardzo często w tym druku, który jest jako załącznik inwestycyjny, mamy faktycznie do czynienia z opóźnieniami w zdobywaniu dokumentacji, opóźnieniami dotyczącymi bezpośrednio rozstrzygnięcia pracy w konkursów bądź przetargów. Mamy do czynienia z taką sytuacją, chociażby na osiedlu Grot i osławione odwodnienie osiedla Grot. Jest to potężny problem w zasadzie. Cały zeszły rok Państwo z zarządu poniekąd zmarnowali na to tylko i wyłącznie, żeby rozstrzygnąć przetarg, w którym nie wyłoniliście w zasadzie praktycznie wykonawcy. I z czym my mamy w zasadzie do czynienia? Marnujemy czas. W niektórych zadaniach, które są istotne z punktu widzenia mieszkańców, ja nie będę odnosił się tylko i wyłącznie do koronnych, dużych inwestycji, o których tak z taką lubością wszyscy politycznie naznaczeni lubią mówić. Ja będę mówił o tych mniejszych zadaniach inwestycyjnych, na które czekają bezpośrednio mieszkańcy. Groty to jest jeden z takich przykładów, nie jedyny, tak dla porządku. Piastów Śląskich również. Uważam, że potężnym błędem jest również to, że wycofujemy środki z budowy Bemowskiego Centrum Kultury w sytuacji, w której mamy póki co rozwiązanie w postaci chociażby tego bypassu, czyli wspomnianego najmu, bo tak na dobrą sprawę to jest trochę, o czym chyba wszyscy tutaj jak siedzimy wiemy, przerzucanie problemu na lata do przodu. To znaczy nie w tej kadencji, być może nie w następnej w zasadzie, a może i dwie kadencje dalej, nagle wspomniany zarząd tej dzielnicy, naszej dzielnicy, wpadnie na taką minę w postaci tego, że może nie mieć fizycznie siedziby dla Centrum Kultury. To jest potężny problem. Prawdę mówiąc, tylko własność na dłuższą metę może zapewnić nam ciągłość funkcjonowania takich i tego typu instytucji. Uważam, że bypass pozostanie zawsze bypassem. Nie możemy traktować go jako rozwiązanie docelowe. Cieszyć się możemy z niego doraźnie, ale nie możemy generalnie tracić czegoś, co jest najważniejszym celem, to znaczy tego, żeby jednak pozyskać nową siedzibę, budowlaną siedzibę Bemowskiego Centrum Kultury. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy w zasadzie czegoś, co w gruncie rzeczy jest też potężnym kamieniem w Państwa ogródku. To znaczy tym, że zmarnowaliśmy środki, które wydaliśmy wcześniej na koncepcję dotyczącą budowy
basenu bądź pływalni, w zależności od tego, jak puryści językowi chcą nazywać to, o czym mówimy, o czym mówią mieszkańcy w ponad 100-tysięcznej dzielnicy, w której funkcjonuje tylko jeden basen. To jest potrzeba, która generalnie magnetyzuje jakby prawie każdego z mieszkańca Bemowa i w tej chwili, w tej kadencji w ogóle ją zmarnowaliśmy. Tak co trzeba powiedzieć. Możemy oczywiście czarować rzeczywistość i twierdzić, że oczywiście wszystko wybudujemy. Jak dobrze wiemy, jak tutaj siedzimy, że taki proces inwestycyjny trwa, a czasu nie mamy aż tak dużo w zasadzie, żeby móc to zrealizować, zwłaszcza w sytuacji, w której ponad 200 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym być tutaj precyzyjny, wyrzuciliśmy w praktyce w błoto. To są rzeczy, które sprawiają, że mimo, że w poszczególnych inwestycjach, chociażby oświatowych w praktyce, poszliśmy faktycznie do przodu. Trzeba powiedzieć wprost i uczciwie sobie o pewnego typu działaniach. Również w sektorach takich jak chociażby ochrona środowiska. Tutaj generalnie to wszystko, co można nazwać wydatkowaniem inwestycyjnym, załóżmy, grało i gra w miarę dobrze, jeżeli chodzi o to, albo zaczyna faktycznie grać, to trzeba sobie powiedzieć. To takie poważne problemy, które tutaj bezpośrednio nakreśliłem, których tutaj niestety w tym załączniku jest więcej, sprawiają, że tak jak tutaj siedzę, chciałbym się chociażby dowiedzieć, chociażby tego dzisiaj, dlaczego tych chodników nie byliśmy w stanie wyremontować na 100%. Dlaczego? Dlaczego chociażby tego w zasadzie nie byliśmy w stanie zrobić? Kto tutaj zawiódł? Czy to któryś pracownik? Czy bezpośrednio ktoś z nadzoru, jeżeli chodzi o to? Z czego to wynika? Przecież to nie są wielkie kwoty. I to było w zasięgu ręki. I w sytuacji, w której rozumiem, że ten przetarg był rozstrzygnięty jak co roku, jeżeli chodzi o tego typu pracę. Nie rozumiem tego zupełnie. To rzutuje niestety na jakby ocenę całości. Muszę jeszcze tak na koniec mojego wystąpienia w zasadzie poruszyć jedną kwestię dotyczącą tego, taką uwagę dotyczącą tego, na co powinniśmy, albo do czego powinniśmy szczególnie, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Bardzo często w funkcjonowaniu albo w naszym budżecie niedowartościowujemy pewnych sektorów albo pewnych rzeczy w sytuacji, w której znowu inne sektory przewartościowujemy. 950 tysięcy zaplanowaliśmy w 2022 roku na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, czyli de facto ratusza. 950 tysięcy, z czego w pierwotnym planie, na przykład jeżeli chodzi o remont tego osławionego, wielokrotnie omawianego tutaj na tej sali systemu wentylacji, pierwotny plan dotyczy chyba 40 czy 50 tysięcy. Wydaliśmy na to ponad 300 tysięcy i chyba to jest w toku. Nie jestem do końca pewny, w zasadzie nie jestem tutaj takim stałym bywalcem, w zasadzie jeżeli chodzi o poszczególne piętra, więc nie potrafię powiedzieć, czy jest to już efektywnie, czy też nie. Ponad 300 tysięcy. W sytuacji, w której oczywiście nie jeden z Państwa mógłby powiedzieć, że no naturalnie trzeba modernizować i dbać o wygląd tego budynku, ale 300 tysięcy złotych to jest pokaźna kwota, która pozwoliłaby na to, żeby chociażby ujednolicić stan niektórych łazienek w placówkach oświatowych. Powiedzmy sobie szczerze, przywiązujemy wagę do rzeczy, albo ładujemy pieniądze w znacznym wymiarze czasem na rzeczy, które generalnie, które moglibyśmy nadać wagę 2, 3, 4 takim wartościowaniu w zasadzie, które moglibyśmy zrobić równie dobrze za rok, czy za dwa, czy za trzy. W sytuacji, w której powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o to, jak chociażby wyglądają nasze placówki oświatowe, te już istniejące. Nie mówię tylko o tych modernizowanych, co do których nie ma żadnych wątpliwości w praktyce, że tam się dzieje sporo, albo być może po wielkich bólach w praktyce powstają, jak szkoła na Chrzanowie. Ale zawsze będę to podkreślał, tak w imieniu klubu Wybieramy Bemowo, że priorytetem powinna być edukacja szeroko rozumiana. I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że placówki edukacyjne powinny w pierwszej kolejności, ten strumień inwestycyjny powinien tam się pojawić i to bez żadnych wątpliwości. W pierwszej kolejności, być może nawet kosztem tych nawet takich koronnych zadań, jak te zadania w postaci funkcjonowania urzędu. Apeluję do Państwa, dlatego że dzisiaj omawiamy wykonanie budżetu za 2022 rok. Jesteśmy w trakcie realizacji budżetu na 2023 rok, ale lada chwila, bo mamy już marzec, będziemy zbierać jakiś urząd, będzie przygotowywał się wewnętrznie do tego, żeby zaplanować budżet na 2024 rok. I tutaj Państwu zwracam uwagę na to, żeby ta sektorowość w zasadzie przestała tutaj funkcjonować w kształcie tego budżetu.
żeby w 2024 roku, albo żeby nazwać, albo móc nazwać taki rok faktycznie rokiem inwestycji oświatowych. Jak mamy coś faktycznie po tej kadencji pozostawić w zasadzie po sobie, to nie myślmy o tym, że zaraz pozostawimy tutaj Pałac Kultury na Bemowie w praktyce nowy, w jakiejkolwiek formule, ale zostawmy chociażby porządne i schludne łazienki w szkołach i przedszkolach. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Gręziak, tak? Rozumiem, że w trybie ad vocem, czy tak generalnie chciał coś? Dzisiaj ad vocem. Dobrze, proszę bardzo. To w tym trybie musi pan minutę mieć. Nie, no żartuję. Pan ma prawo, zarząd ma prawo odpowiadać dłużej. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zebrani goście, odnosząc się do ostatniej wypowiedzi pana radnego Lorentowicza w kwestiach, które dotyczą zakresu, którym ja się zajmuję w zarządzie, ale też troszeczkę szerzej odpowiem odnośnie Bemowskiego Centrum Kultury. Nie skreślamy inwestycji Bemowskiego Centrum Kultury. Na przyszłe lata w WPF-ie są zaplanowane środki na koncepcję i na projekt nowej siedziby Bemowskiego Centrum Kultury, który kolejny zarząd, czy to w następnej kadencji, czy jeszcze w kolejnej, będzie w stanie zrealizować. Zaznaczył pan radny, i to tutaj muszę jeszcze jedną rzecz sprostować. Nie zabieraliśmy środków z siedziby Bemowskiego Centrum Kultury, tylko z filii, która miała się znaleźć na Jelonkach Południowych. Taką filię mamy w tej chwili, na rozłogi w budynku, który został wydzierżawiony, i rzeczywiście w pół roku załatwiliśmy problem, z którym przez 7 lat nikt się nie mógł sobie pozwolić. Kolejna historia jest taka, że jest przygotowana jeszcze przez poprzedni zarząd działka pod budowę Bemowskiego Centrum Kultury. W tej kadencji środki były bardziej potrzebne na rozbudowę szkoły i na budowę szkoły. I to, o czym pan radny wspominał, że edukacja jest naszym priorytetem, zgadzam się, dlatego 60% kwoty, która miała być przeznaczona na filię Bemowskiego Centrum Kultury na Jelonkach Południowych, przeznaczyliśmy właśnie na budowę szkoły na Chrzanowie, żeby w końcu rozwiązać ten problem, i te pieniądze były niezbędne, żeby zarząd mógł podpisać umowę na budowę nowej szkoły. Między innymi te środki były niezbędne. A tak jeszcze już poza wypowiedzią merytoryczną, przepraszam, odnosząc się do tych remontów chodników, to, że jest wykonanie na danym poziomie, można to traktować jako również oszczędności, które zostały zrobione w tym zakresie, ponieważ te środki nie zostały rzeczywiście wydatkowane. Natomiast ja bardzo dziękuję mieszkańcom za korzystanie z 19-115, z tego rozwiązania, które skutecznie walczy z dziurami w drogach. Natomiast szanowni państwo radni, no między innymi do tego jesteście powołani, żeby zgłaszać tego typu postulaty. Jeżeli pan radny widzi, że jakiś chodnik jest w złej kondycji, w cudzysłowie, jest po prostu rozwalony, należy do dzielnicy, to wystarczy napisać interpelację i w ramach tej umowy jesteśmy w stanie to zrealizować. Wielu z państwa radnych właśnie korzysta z tej drogi, interpelacji, i dzięki temu nasze i chodniki, i trawniki wyglądają coraz lepiej. A już poza wszystkim, tak nawiązując jeszcze do słów pana radnego Niedziałka, no więc jeżeli zasługą rządu jest to, że dostaniemy zwrot podatku, to ja przepraszam bardzo, ale to jest tak, jakby chwalić złodzieja, że zabrał pieniądze, a później oddał nam kwotę, która de facto jest 15% czy 20% mniej warta niż wcześniej była. Więc panie radny, proszę się zastanowić nad tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No poniekąd trochę prawdy w tym jest. Dobrze, bardzo proszę pan Wojciech Krażyński. Lituj się człowieku. W trybie sprostowania, co chciał pan sprostować? Chciałem sprostować oczywistą nieprawdę, którą przed chwilą powiedział pan burmistrz. No to już jak pan przewodniczący pozwoli, to będę prostował. Dobrze, to prostuję w takim razie. Chciałem sprostować słowa o złodziejach, które pan burmistrz był łaskaw powiedzieć. Znaczy, gdybym był złośliwy, to mówiłbym o tym, że
kradniecie państwo czas naszej dzielnicy przez niewydawanie odpowiedniej ilości pieniędzy na inwestycje. To nie jest sprostowanie, przepraszam bardzo. Na razie póki co sprostował pan, że nie złodzieje. Ja bym mówił o złodziejach. Natomiast pragnę zwrócić państwa uwagę, że zmiana w Polskim Ładzie doprowadziła nie mniej, nie więcej tylko do tego, że mieszkańcy dzielnicy będą mieli więcej pieniędzy, a zarząd dzielnicy będzie musiał bardziej się starać, żeby realizować. Natomiast z pańskiego punktu widzenia, panie burmistrzu, jest to hipokryzja, dlatego że pan nie jest w stanie wydać tych pieniędzy, które pan ma, a pan twierdzi, że panu mało. No to ja już nic nie rozumiem. No dobrze, ma pan za dużo pieniędzy, nie jest pan w stanie ich wydać i pan krzyczy, że panu coś zabrali. Wydaj pan 100% tego, co pan dostałeś na początku roku, a nie to, co coś pan zrealizował przez zdejmowanie z budżetu, to wtedy takie uwagi ja wezmę do serca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Krażyński, bardzo proszę. Ja o kilku drobnych sprawach. Ale po tej dyskusji to można by wywnioskować, że nie ma co budować szkoły, może lepiej wynająć, bo wynajmowanie bardzo dobrze nam wychodzi. Kawałek budynku mieszkalnego byłoby szybciej. I teraz chciałem zapytać, dlaczego nie skończona jest dokumentacja dla szkoły na Chrzanowie? To pytanie sobie zadaję i odpowiadam. Nie można było odebrać całości, zdecydowano dziwnie odebrać część, a przyłącze i węzeł CO aneksowano. Najpierw do sierpnia, potem do listopada, a teraz do marca. Czekamy na Godota. To nie jest kompletna dokumentacja. Nie rozumiem, dlaczego taką częściową dokumentację dzielnica przyjęła. Mamy sytuację taką dość oczywistą i dzielnica nic nie robi. Jeżeli dzielnica nie może pomóc, raczej to tak wynika, nie próbuje pomóc z odpowiedzi na moją interpelację, to taka stójka kolarska, zarząd to przerasta. Ta bierność, którą obserwowaliśmy przy nieprzedłużaniu ważności dokumentacji na pływalnię, tutaj to samo, marazm zarządu. Ale Bemowo jest częścią miasta i trzeba szukać mediatora. Ja bym proponował, żeby zwrócić się w pierwszej kolejności do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, z której pomocy bym korzystał. Bo widać wyraźnie, że potrzebna jest koordynacja kilku podmiotów i kilka tych podmiotów jakby prawie nie istnieje. I to widać, jak długo nic się nie zmienia w tej kwestii. I to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękujemy za to oświadczenie. Kto z państwa chciałby jeszcze ewentualnie zabrać głos? Na pewno? To bardzo proszę, pani bardzo się tak wyrywa. Pani główna księgowa chciała, pani Emilia Krawczyk chciała tutaj odpowiedzieć panu radnemu, tak? Bardzo proszę. Ja bardzo przepraszam, ale pan radny zdaje się przeczytał opis, który był w naszym sprawozdaniu przekazany i dotyczył całego, że tak powiem, przebiegu realizacji tego zadania, natomiast ogólnie my mamy już umowę podpisaną z terminem realizacji do 2025 roku i jesteśmy na etapie realizacji fundamentów, więc to nie jest tak, że czekamy na coś. Dokładnie, bo tutaj jest oczywiście przebieg był. Panie Wojciechu, pytanie ma pan? Dobrze, bardzo proszę, pytanie. Czy należy rozumieć, że odebraliśmy dokumentację przyłącza i węzła cieplnego, uzgodnioną? To tylko takie pytanie jest, bo ja tylko o tym mówiłem, że... Dobrze, może inaczej, to nie jest pytanie do głównej księgowej, panie... Ale jeżeli pozwolicie państwo, to jeszcze powiem, to jest bardzo poważna sprawa. To jest dawniej, dopóki nie sprzedaliście państwo Veolii, to spec koordynowałby ten proces przyłączy cieplnych. Proszę bardzo, my nie sprzedawaliśmy żadnej Veolii. W tej chwili nie sprzedawaliśmy żadnej Veolii. Naprawdę, słowo honoru wam daję. Słucham? Dobrze. No, ale mówmy poważnie, bo moim zdaniem jest to bardzo duży pad techniczny i nikt nie próbuje tego rozwiązać.
I to się samo nie rozwiąże. I tylko jednostki miejskie mogą sobie z tym poradzić. Widzę, że zarząd zdecydowanie nie. Ja proszę przedstawiciela Wydziału Inwestycji, żeby w tej sprawie się wypowiedział, bo ja nie czuję się za fachowiec. Mogę państwu... No, ale okej, okay, no, kto, czy zarząd chce wypowiedzieć się, czy pana Murzyńskiego, pana naczelnika Murzyńskiego poprosimy o... Pana naczelnika, czy pani burmistrz? Proszę bardzo, panie naczelniku. Ja jednak chciałem jeszcze raz tutaj podkreślić, że Veoli nie sprzedawaliśmy, naprawdę. Szanowni państwo. Dobrze, proszę bardzo, panie naczelniku. Staram się przekazać podstawową informację. Procedury się zakończyły, szkoła się buduje, a że tak to określę, dzisiaj podpisałem pierwszą fakturę na realizację i naprawdę nie wiem, o co chodzi, czego ma brakować potencjalnie. Proszę zgłosić to, nie wiem, pisemnie, ustosunkujemy się, przekażemy dokumenty. Dobrze, szanowni państwo, spokojnie. Pani burmistrz Soja Kozłowska dzisiaj, nie ad vocem, tylko na ostro. Szanowni państwo, tak żeby urwać tę dyskusję, bo ona trochę być może jest nie po kolei. Żeby rozpocząć budowę, trzeba mieć zaakceptowane projekty. Projekty zostały zaakceptowane, budowa rozpoczęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Merytoryczna odpowiedź. Dzięki. Dobrze, jeszcze raz pan Wojciech Klarzyński chciał się wypowiedzieć. Proszę bardzo. To, że projekty zostały zrealizowane i zaakceptowane w sensie technicznym, to nie wynika, że projekt jest uzgodniony z Veolią. Bez uzgodnienia z Veolią nie mamy w ogóle rozwiązania cieplnego w tamtym rejonie. Panie Wojciechu, pan zaufa. Niech to się ta szkoła zbuduje. Niech ta szkoła się zbuduje. Ona już jest zbudowana. No dajmy spokój. No nie szukajmy, że o kurczę, za rok na pewno coś się nie uda. No tak to, tak to wygląda, no ta dyskusja. No. Nie, bądźmy tutaj uczciwi. Możemy się spierać o różne rzeczy. Możemy mówić sobie, że coś mogło być wcześniej, coś mogło być później. Natomiast dzisiaj tą szkołę budujemy. Ja rozumiem, o czym pan mówił. Dobrze, ale słuchajcie, no nie możemy tak dyskutować. Dobrze, proszę. Dobrze, pan Wojciech Klarzyński. Dziękuję. Ja tutaj w sferze doradztwa, dlatego, bo to jest bardzo trudny problem, rozwiązywanie układu sieci cieplnej w terenie, który się buduje i nie buduje. Także tego sam projektant nie załatwi. Wydaje mi się, że nawet i dzielnica nie załatwi. To, że możemy coś budować, to bardzo dobrze, ale nie wiem, za ile lat będziemy tam mogli budować sieć cieplną. I to jest gra o tę szkołę. Znów, ja 4 lata temu mówiłem o tym, że trzeba wystąpić do Veoli i z Veolią uzgadniać sprawy cieplne. I niby papiery są wszystkie techniczne w porządku, tak rozumiem. Poza tym, że nikt ich nie uzgodni, bo cały węzeł nie jest rozwiązany. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, no nie wiem, no może ja się nie znam. No, trochę nie jestem tutaj w tym samorządzie. No, nawet parę lat burmistrzem byłem, nawet nie tylko burmistrzem. Więc kilka inwestycji miałem okazję realizować. No i to jest tak przecież, że jeżeli nie ma się uzgodnionych mediów, to żaden projekt nie będzie realizowany. No, panie Wojciechu, no przecież realizujemy. No to po co ta... Nie fundamenty, budujemy szkołę kompleksową, całą. No. Ale dobrze, przedmiotem dzisiejszej sesji jest wykonanie budżetu. No bardzo was proszę, no skoncentrujmy się na tych punktach. Panie Wojciechu, to jest dyskusja bardzo szczegółowa. Jeżeli uważa pan, że coś jest nie tak, ma pan możliwość napisania interpelacji i pan, jeżeli pan taką interpelację, ja to pilnuję, żeby szybko była w tej sprawie odpowiedź, dobrze? Żebyśmy byli precyzyjni. Natomiast dzisiaj dyskutujemy o wykonaniu budżetu. No skoncentrujmy się na tym.
Ale przecież wykonujemy, no Boże kochany, no przecież powiedział naczelnik w tej chwili, że fakturę pierwszą podpisał, czyli to, o co wam chodzi, wydajemy pieniądze, no. Ja jeszcze raz powiadam, dobrze, kończymy ten wątek, naprawdę. Przechodzimy do merytorycznej dyskusji na temat konkretnych punktów w sprawozdaniu. Kto z państwa chciałby w tej sprawie jeszcze głos zabrać? Widzę, że nikt, na pewno nikt? No jak nie odpowiem? Poziom szczegółowości pytań, jak mówię, nie ma problemu. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, wytłumaczymy wszystko. No. Nie ma pani burmistrz niestety z nami, nie ma też i naczelnik inwestycji, która jakby prowadzi ten projekt, jest chora niestety, więc nie ma możliwości udzielenia dzisiaj w tej chwili wszystkich szczegółowych pytań, które chciałbyśmy otrzymać. Jeżeli wpłynie... No przecież wiem, jak będzie pan głosował, to przecież pan powiedział, no. To już nieważne, co odpowiemy, to i tak pan będzie głosował, tak jak pan powiedział. Przecież pan, no nie, no bo powiedział pan na początku, że nie będzie pan głosował, no to dobrze. Państwo głosujecie negatywnie, no rozumiem, no każdy ma prawo do swojej opinii. Dobrze, szanowni państwo, nie ma co już tam, o, dobrze bardzo, no, wywołałem wilka z lasu, proszę, pan Marek Tackowski. Poza tym właśnie dokładnie tutaj, przecież po to jest komisja, przecież była taka szeroka komisja wczoraj, przecież można było na ten temat porozmawiać. To są szczegółowe rzeczy, na tyle szczegółowe, gdyby był zasygnalizowany ten problem, to byśmy dzisiaj byli w stanie odpowiedzieć na tej sesji. To taka sugestia, no bo to przecież nie chodzi o to, żeby nie odpowiadać na pytania. Pan Marek Tackowski chciał, rozumiem, merytorycznie. Tak czy nie? Nie, szanowny to? Panie Przewodniczący, nie będę odpowiadał na pytanie, co chciałem. Co chcę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że szanuję pana przewodniczącego, szanuję wszystkich radnych. Słyszałem, co pan mówił wcześniej, że kończymy dyskusję o szczegółach. Ja, szanując pana, no jest pan wybrany i jest we władzach z dzielnicy od wielu, wielu lat. Dostaje pan bardzo dobre wyniki w tym wszystkim. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, ale ja to szanuję. Nie do końca. Nie da się wszystkiego zrozumieć, widzi pan. Niektóre rzeczy przychodzą mi łatwiej zrozumieć, niektóre trudniej. To mi przyjdzie bardzo trudno, naprawdę. Ale proszę mi wybaczyć, pan wie doskonale, że pana szanuję i jeszcze raz chcę to podkreślić, ale już nie będę się powtarzał w tym. Oczekuje pan, że nie będzie dyskusji szczegółowej? Akceptuję to. Chciał pan jakąś wypowiedź ogólną? Chciałbym wypowiedzieć się bardzo, bardzo ogólnie. Po pierwsze, mówi pan, że nie ma pani burmistrz. Jest pani burmistrz. No. Wiceburmistrz to też jest burmistrz. To jest raz i jeszcze pomijać to i 8 marca pomijam to. Ale to nie chciałem na ten temat mówić. Wchodzimy na ten wysoki poziom ogólności. Ja chciałbym, jeżeli użyję wyraz szacunku, to już nie o mnie. O moim szacunku i do innych, tylko chodzi o szacunek innych, nawet nie do mnie, bo ja tego za bardzo nie oczekuję. Różne rzeczy słyszałem. Nigdy w swoim życiu nie ukradłem złotówki, słyszałem, że wszyscy radni to złodzieje. Już też na ulicy kiedyś rozdając, ale to jest zupełnie co innego. Nie ma z tym, co chciałem powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy my byli szanowani jako radni przy tym. Mówimy w tej chwili o podsumowaniu budżetu. W zeszłym roku zdarzały się różne rzeczy. Proszę mi powiedzieć, to znaczy zadam pytanie, które jest pytaniem retorycznym, ale jak to jest możliwe, żeby takie decyzje jak przełożenie kilkudziesięciu milionów przeznaczonych na budowę centrum, Domu Kultury, Męskiego Centrum Kultury, czy filii, czy wszystko jedno, zostały przeniesione i przeznaczone zupełnie w inny obszar i będziemy mieli... Ale dlaczego, to znaczy mówi pan, że mówię nieprawdę. Mogę mówić w tej chwili nieprawdę. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy informowani. Jak to jest możliwe, żeby radni i rada dowiadywała się o tym, o takich rzeczach, o podpisaniu umowy parę miesięcy po podpisaniu tego umowy? Takiej umowy. Czy nie sądzicie, szanowni państwo, że i radni, i mieszkańcy, przede wszystkim mieszkańcy, ale my jesteśmy radnymi, którzy mamy prawo wypowiadać się w imieniu mieszkańców,
a nam się mówi, że to nie ma, że wszystko powiedziane, że lepiej nie to, że przejdźmy i tak dalej, i tak dalej. Minimum po prostu tego szacunku do radnych to jest wysłuchanie tego, co radni mają do powiedzenia, niezależnie od tego, czy to trwa dłużej, czy krócej. Tak powinno być przy tym wszystkim. Ja bym znalazł wiele takich rzeczy, takich punktów, kiedy my po prostu nie bierzemy, rada nie bierze udziału w tym wszystkim. Ja wiem, że my mamy jakby funkcję tylko opiniodawczą i to w skali nawet całego miasta, bo przecież nasze uchwały nie są ostateczne, tylko są. Ale ja nic więcej nie chcę, tylko żeby szanować i żebyśmy my byli lepiej informowani. A wiecie co Państwo, w tej chwili mi, jak siedzę, stoję tutaj i patrzę na duże szacowne grono ludzi wybranych, mądrych, to przyszło mi do głowy, że może jeżeli mamy w planie jakąś inwestycję, dużą inwestycję, ciekawą dla wszystkich, to może róbmy makietę. Na przykład mamy szkołę na Chrzanowie. Czy ktoś wie, jak ona ma wyglądać? Są jakieś tam plany, nieplany. Zróbmy, wydajmy parę złotych na to i niech w holu będzie makieta szkoły na Chrzanowie. Każdy mieszkaniec przyjdzie, obejrzy sobie, popatrzy i będziemy wiedzieli, o czym mówić. Będą mieszkańcy mówili, dlaczego to ma być. A ja wiem, że i wtedy nie będzie jakichś takich pomysłów jakichś, bo jeżeli w pierwszej wizji na Chrzanowie boisko miało być na dachu, puste pola naokoło, a dzieci mają grać piłkę na dachu, przecież taki był jakiś, głupie były pomysły na samym początku. Ale ja teraz już nie wchodzę w żadne szczegóły. Chciałbym moje tylko i wyłącznie... Szanowni Państwo, proszę tutaj dać się wypowiedź panu radnemu. Proszę. Ja chciałem tylko, jeżeli mieliśmy wejść na ten wysoki poziom ogólności, po prostu proszę o włączenie nas w większym stopniu. Chodzi o informowanie, a dzisiaj już w sytuacji, kiedy my mamy głosować w sprawie jakiejś skargi, a nie wiemy, o co chodzi, prawdopodobnie... Dobrze, przepraszam panie radny, jesteśmy w punkcie sprawozdanie, wykonanie sprawozdania i jeżeli będzie pan po prostu wychodził poza ten punkt, to ja panu po prostu uniemożliwię. Mogę, bo nie jesteśmy w punkcie. Nie, ja mam prawo do tego, żeby doprowadzać dyskusję do porządku i będę korzystał z tego prawa. Dobrze, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pan ma prawo się wypowiadać. Do tego punktu proszę nie komentować moich decyzji. Proszę bardzo. Natomiast ja już kończę. W ostatnim swoim zdaniu chciałbym powiedzieć, że pan mnie nie przywoływał do porządku. Tak samo też nie, proszę nie używać określenia, że pan kiedyś tam odbiera mi głos, czy coś takiego. Tak, znaczy jeżeli będę zmuszony, to będę pan odbierał głos, chociaż bardzo niechętnie. Dobrze, bardzo proszę. Chce pan dokończyć merytorycznie jeszcze tą wypowiedź, czy już kończymy? Chciałem tylko jeszcze podziękować i powiedzieć, że głos może pan mi odebrać, wycinając język. Dziękuję. Inny sposób nie. No nie, nie. Nawet bym nie próbował, a poza tym chyba język to nie ma znaczenia. Tutaj pani doktor mówi, że... Ale tak? Ma. To nie. Nie planuję takich czynności. Proszę się nie martwić. Nie, tam. Dobrze. Szanowni Państwo, skoro nie ma już więcej głosu, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem pozytywnie, tak? Bo to jest pozytywnego... uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dziennego do budżetu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za. Pan Maciej Bartosiak? Za. Dziękuję. Pani Patrycja Czerska? Już zagłosowała, dobrze. Pani Magdalena Gogol? Za. Dziękuję. Pan Łukasz Jankowski? Za. Dziękuję. Pan Adam Niedziałek? Pan Adam Niedziałek? No przepraszam, Adam Niedziałek przeciw. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt? Za, dziękuję. Za 15 radnych, 6 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Gratuluję zarządowi oraz urzędowi, całemu tutaj naczelnikom. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dziennikowym nr 1 do uchwały budżetowej w brzmieniu druku nr 235. Bardzo proszę panią Emilię Krawczyk o przedstawienie tego punktu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W druku numer 235 przedstawiamy następujące projekty zmian w naszym załączniku dzielnicowym. W zakresie dochodów wnosimy o zwiększenie środków wyrównawczych z rezerwy celowej, którą na zwiększenie zadań i skutki inflacji oraz w ramach dodatkowych środków do dyspozycji naszej dzielnicy w łącznej kwocie 1 6 701 zł. Środki te będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki Publicznej i Bemowskiego Centrum Kultury, na bieżące utrzymanie biblioteki, na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 357, gdzie będzie zakup i montaż 80 rolet zewnętrznych oraz realizację projektu z budżetu obywatelskiego roku 2022 rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie. W wydatkach bieżących wynosimy w zakresie planu Wydziału Inwestycji o zwiększenie planu wydatków o 40 701 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego roku ubiegłego rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie. I wnosimy również o zmniejszenie planu wydatków bieżących o 580 tysięcy złotych i przeniesienie tych środków do wydatków majątkowych na realizację zadania wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ulicy Górczewskiej 201. W zakresie Wydziału Kultury wnosimy o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia dla pracowników i bieżące utrzymanie. I środki te pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej dla naszej dzielnicy. Również z rezerwy celowej wnosimy o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bemowskiego Centrum Kultury o 316 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Wnosimy również o zwiększenie dotacji celowej dla Bemowskiego Centrum Kultury o 11 500 zł na realizację projektu Międzypokoleniowe Warsztaty Ceramiczne. Są to środki, które przyznało Biuro Kultury w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2023. I w ramach tegoż Funduszu Edukacji Kulturalnej Biuro Kultury również przyznało dotację i tutaj wnosimy o zwiększenie dla Biblioteki Publicznej dotacji celowej o 15 tysięcy złotych na realizację projektu Aktywnie i Twórczo w Spotykalni. W Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty wnosimy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 250 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i naprawę płyt laminowanych na ścianach przedszkola nr 415 i to są środki, które otrzymaliśmy z odszkodowania w ramach warszawskiego programu ubezpieczeniowego. I również z tego programu ubezpieczeniowego wnosimy o zwiększenie planu wydatków o 9024 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rolet w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 363. Wnosimy również o zwiększenie planu wydatków o 465 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i to są środki przekazane z wydzielonego rachunku dochodów. Również w tym druku 235 przekazaliśmy Państwu propozycję zmian w wydatkach majątkowych i tutaj w budowie zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej wnosiliśmy w tym druku o przeniesienie środków w wysokości 5 milionów złotych do drugiego obszaru, to jest do obszaru żłobkowego w ramach tego samego zadania. Niestety po przekazaniu uchwały do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Polityki Społecznej otrzymaliśmy informację, że w takiej postaci nie możemy tych środków wydzielić, ponieważ ta inwestycja będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus. I w druku 237a przekazaliśmy Państwu poprawne przeniesienie tych środków. Również w druku 235 wnosiliśmy o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ulicy Górczewskiej 201. I to zadanie wprowadzamy do realizacji w roku 2023 z kwotą 2 miliony 380 tysięcy złotych. Jest to zadanie, które wynika z decyzji wydanej przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. I
W związku z tą decyzją musimy wykonać instalację oddymiającą w tej szkole w terminie do końca sierpnia tego roku. Środki na to zadanie pochodzą w części z budżetu bieżącego Wydziału Inwestycji, to jest 580 tysięcy, a w części z środków przyznanych dodatkowo dla dzielnicy, czyli 1 800 000. Również wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku bieżącym. Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 357 z kwotą 500 tysięcy złotych. I to jest zadanie, które będzie obejmowało zakup i montaż rolet zewnętrznych i środki na to zadanie pochodzą z dodatkowych środków przeznaczonych dla naszej dzielnicy. Wnosimy również o zwiększenie limitu w zadaniu modernizacja budynku przy ulicy Sobczaka na osiedlu Bernerowo w celu utworzenia miejsca aktywności lokalnej, to jest Bemowskie Centrum Kultury tę inwestycję prowadzi. I tutaj wnosimy o zwiększenie o kwotę 1 428 000 zł na tym zadaniu. Kwota, która pozostała z roku ubiegłego 972 940 zł jest niewystarczająca w stosunku do wyceny kosztów na realizację tego zadania i zwiększamy ją do kwoty 2 400 940 zł. I środki pochodzą z dodatkowych limitów majątkowych, które są przyznane dla naszej dzielnicy. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o ten druk, to wszystko. Dziękuję bardzo pani Ewa Przychodzień-Schmidt. A przepraszam, najpierw komisję, bo już chciałem trochę skrócić, ale oczywiście najpierw opinię komisji. Tak, pan Artur Zygrzak, Komisja Budżetu i Finansów. Co tam się wydarzyło? Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna, pani przewodnicząca Aneta Nowolecka. Komisja zaopiniowała pozytywnie materiał. Dziękuję. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, przewodnicząca Magdalena Gogol. Komisja zaopiniowała pozytywnie materiał. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, przewodnicząca Iwona Łaboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, przewodnicząca Anna Wosińska. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dyskusji. Proszę bardzo, pani Ewa Przychodzień. Panie przewodniczący, szanowni radni, państwo goście. Klub Koalicji Obywatelskiej popiera zmiany w załączniku dzielnicowym numer 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023. To dodatkowe 5 milionów dla Bemowa. Część tej kwoty to środki wyrównawcze z rezerwy celowej na zwiększenie zadań i skutki inflacji, przeznaczone między innymi na wyrównanie dochodów pracowników samorządowych. Jednak większość, bo 4 miliony, to wydatki majątkowe. Szczególnie cieszą nas inwestycje związane z infrastrukturą edukacyjną. I to, co przed chwilą pani mówiła, to na przykład montaż rolet zewnętrznych w szkole 357. Wszyscy wiemy, gdzie ta szkoła leży. Ona po prostu dookoła nie posiada żadnych drzew, za to bardzo duże okna. W ciepłej porze roku, a mamy tych dni upalnych ostatnio dużo, także w maju, czerwcu czy we wrześniu, temperatura w salach przekracza dopuszczalne wszelkie normy. Nie można tam ani prowadzić zajęć, ani uczyć się produktywnie. I tak było do teraz. Mam nadzieję, że już nowy rok powita szkoła w pełnym komforcie i uczniowie będą uczyć się w dobrych warunkach, nawet w tej gorącej porze roku. Kolejna szkoła to szkoła 82 przy ulicy Górczewskiej, gdzie z kolei inwestycje związane są z poprawą bezpieczeństwa. No i nie, należy pamiętać, że
Wszystkie zmiany, które są przedstawiane, nie dotyczą tylko uczniów szkół. To także zmiany dotyczące wszelkich grup wiekowych, że wspomnę tu o 1 400 000 z limitów majątkowych, które przeznaczone są na rozbudowę i dostosowanie budynku na osiedlu Bernerowo w celu zorganizowania tam miejsca aktywności lokalnej. To będzie miejsce, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom Bemowa, nie tylko mieszkańcom osiedla, chociaż na pewno ze względu na bliskość tym najbardziej. Będzie tam można rozszerzyć własne zainteresowania, podnieść umiejętności, a przede wszystkim zacieśnić więzi sąsiedzkie. Także tak jak powiedziałam, Klub Koalicji Obywatelskiej popiera zmiany w załączniku. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam tu powiedzieć, że mam nadzieję, jestem przekonana, że zarząd dzielnicy już teraz pracuje nad pozyskaniem następnych dodatkowych środków dla naszej dzielnicy na rok 2023, o czym się za chwilę dowiemy i spotkamy się ponownie, żeby opiniować kolejne zmiany w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Wojciech Klarzyński. Ja na temat Sobczaka, tego mala, chcę powiedzieć. Znaczy, bardzo mnie cieszy to działanie inwestycyjne, które państwo zrobiliście, to znaczy się przed projektem, prawda, ta koncepcja. Natomiast na razie nie mamy ciągle kosztorysu. My rozmawialiśmy w Komisji Budżetu, jednak państwo też, to znaczy miałem rację, że jest zrobiona wycena kosztów, a nie kosztorys. To między jednym a drugim to jest diametralna różnica. Wycena kosztów to jest coś, co się robi zawsze w sposób przybliżony. Dla mnie jest tak niejasna wartość tej, cieszy mnie ta inwestycja, ale na tym etapie jest tak niejasna wartość tej inwestycji, że uważam, że jedyną drogą, żeby osiągnąć tę wartość bez błędu, to jest zlecenie projektu i otrzymanie kosztorysu. To jest bardzo dziwna inwestycja. Dziwna mówię w sensie nie negatywnym, tylko jest bardzo różnorodna. Składa się ze starych i nowych elementów. Bardzo trudno to wycenić. Rozmawialiśmy już parę miesięcy temu, że to jest bardzo trudne do wyceny i jest to bardzo trudne do wyceny. Wczoraj wydawało się, bo tutaj pan burmistrz mówił, że mamy kosztorys, ale jednak przeczytaliśmy w naszym opisie, że to jest wycena kosztów. Wycena kosztów to jest coś, co robi projektant, a kosztorys to jest coś, co robi kosztorysant. I kto jest dokumentem do wszystkiego kosztorys. Wycena jest orientacyjną bardzo wartością, szczególnie w tym obiekcie, który jest tak różnorodny, to należy przede wszystkim ustalić materiały, bo koszt tych materiałów będzie olbrzymi. I dywagowanie, czy to będzie milion, czy półtora, czy ileś tam milionów, to jest zupełnie bez sensu. To znaczy bardzo namawiam państwa, żebyście stracili trochę czasu w tej realizacji, a dotarli do wartości. W ogóle nie wiemy, jaką wartość chcemy na to wydać, prawda? Bo to też jest coś takiego. Zwracam uwagę właśnie to, co powiedziałem. Nie ma kosztorysu. Kosztorys by mnie trochę uspokoił. Zdziwiłem się wczoraj, że ktoś zrobił kosztorys na podstawie koncepcji, ponieważ nigdy w mojej pracowni nikt nie zrobił, nie słyszałem. No ale okazuje się, że nie jest to kosztorys, tylko wycena kosztów. I może tak krążę wokół tego, ale to jest bardzo ważne. Pan burmistrz Gręża, jak się zgłaszał, tutaj do głosu, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zebrani goście. Tak jak wczoraj mówiłem, myślę, że dosyć szczegółowo mówiłem na temat tego, jak wygląda, na jakim etapie jesteśmy z realizacją projektu Mal Bernerowo. I
Szanowny pan radny oczywiście ma rację. Kosztorys inwestorski będzie na etapie, może być po projekcie. Natomiast mamy wycenę kosztów realizacji tego projektu w oparciu o dokumenty zebrane wcześniej przez Wydział Zasobów Lokalowych, który analizował ten budynek pod względem przydatności i mamy dosyć dobrze zinwentaryzowany ten budynek i to, co się tam znajduje, do czego miał dostęp również projektant, który przygotowywał koncepcję, w związku z czym koszty na poziomie około 2,4 miliona złotych wyliczone nie faktycznie, słowo kosztorys nie z punktu widzenia prawa budowlanego, tylko kosztorys jako wycena kosztów. Mamy tą wycenę na poziomie 2,4 miliona, dlatego też o takie środki zabiegamy. Chcemy to zrealizować, jak wiele inwestycji w tej dzielnicy realizowaliśmy jako projektuj i wybuduj ze względu na czas, na którym nam zależy. W związku z czym chcemy jak najszybciej rozpocząć pracę, przetarg na projektuj i wybuduj, dzięki czemu unikniemy sytuacji, z którymi często mamy kłopot, w sytuacji, w której inna firma jest odpowiedzialna za projekt, a później wykonawca twierdzi, że projektant w skrócie schrzanił robotę. Więc jeżeli jedna firma będzie odpowiadać i za projekt, i za wykonanie tego budynku, no to nie będziemy mieli sytuacji, w której będziemy tkwić w punkcie wyjścia, mając projekt, a nie mogąc go realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny Klarzyński, zgłosił pan się do głosów i chciał pan ad vocem, czyli w trybie sprostowania. Chciałby pan sprostować jakąś nieprawdziwą informację, którą usłyszał pan z ust pana burmistrza. No tak, ale poprosiłbym o, dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj troszkę nadużywamy tej formuły ad vocem. Możemy zgłosić do głosu, ja przecież udzielę tego głosu w trybie zwykłym. Tylko, że po prostu jest problem tego typu, że jest kolejka radnych do głosu i też chcą się wypowiedzieć, a skupiamy się na... Proszę bardzo, panie Wojciechu, tylko bardzo proszę poważnie, ma pan minutę czasu i chciał pan sprostować nieprawdziwą wypowiedź pana burmistrza. Więc słuchamy. Co pan burmistrz nie powiedział prawdy? Projektuj i buduj stosuje się do typowych obiektów, które są jednorodne. Natomiast obiekty takie jak ten MAL, bardzo ładny, różnorodny i stara część nowa, nie nadają się do projektuj i buduj i nam to wychodzi w tej chwili. Dobrze. To nie było sprostowanie, panie Wojciechu, to było zabranie głosu w dyskusji. Dobrze, pan Łukasz Lorentowicz. Szanowni państwo, mi wypada się tylko przyłączyć do głosu moich przedmówców. To te inwestycje cieszą, te inwestycje oświatowe tak samo cieszą, każda z osobna i wszystkie łącznie. Jednak jedno rodzi pytania, które myślę, że chyba uzyskam dzisiaj na tej sali odpowiedzi na nie. Dlaczego dzieje się tak, że procesy inwestycyjne nie są prowadzone przez Wydział Inwestycji, tylko są rozproszone, przerzucane w różne dziwne miejsca, miejsca, które nie posiadają kadry zatrudnionej, która miałaby odpowiednie i właściwe kwalifikacje względem tego, co za tym idzie, zmuszone są te jednostki, poszczególne jednostki bądź wydziały do tego, żeby zatrudniać, rozumiem, w tych pracowników najemnych, nazwijmy to zewnętrznie, wydając dodatkowe środki na to. Ja tego zupełnie nie rozumiem. No Sobczaka, bardzo wskazane, bardzo fajne w zasadzie i zarazem nie, tu się zgadzam z panem radnym Klarzyńskim, zupełnie nietypowe pod wieloma względami, jeżeli chodzi o to, bo to jest przeróbka starego budynku względem potrzeb, które mamy współcześnie i jeszcze w dodatku budynku mieszkalnego. Takie zadanie realizuje Bemowskie Centrum Kultury, które o ile się nie mylę, no nie ma żadnego referatu, działu, czegoś takiego, co zajmowało się szeroko rozumianym budownictwem. Nie ma tam inspektorów nadzoru, nie ma generalnie kosztorysantów, nie ma nikogo w zasadzie z grubsza, kto mógłby się tym bezpośrednio i właściwie zajmować.
No trochę jest tak w zasadzie, że zmuszamy w tej chwili pracowników, którzy zajmują się czymś zupełnie innym, do robienia czegoś zupełnie innego. Nic z tego dobrego na dłuższą metę nie będzie wychodzić. Ja oczywiście dopinguję serdecznie i mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, jeżeli chodzi o to, ale to nie chodzi o to jakość. To nie jest jedyna taka inwestycja Sobczaka. Przecież modernizacja amfiteatru to jest kolejne takie zadanie, o którym było mowa w 2022 roku. Jest realizowane, ma być realizowane w 2023 roku. To też jest nagle zadanie Bemowskiego Centrum Kultury w sytuacji, w której to jest jakieś pomylenie pojęć. Nie rozumiem tego, z czego to ma bezpośrednio wynikać i dlaczego generalnie tych zadań inwestycyjnych nie ma powierzonych dodatkowo Wydział Inwestycji. Czy ma świadczyć to o tym, że nadal Wydział Inwestycji jest niewydolny, że sobie fizycznie nie radzi z tym, jeżeli chodzi o to, czy w grę wchodziły jakieś niezrozumiałe dla kogoś postronnego niesnaski, które powodowały, że nagle ktoś od kultury ma budować. To może zamieńmy te zadania w praktyce, może okresowo zróbmy tak, że co półrocze Wydział Inwestycji będzie się zajmował czymś innym, na przykład kulturą, a Wydział Kultury inwestycjami. W sensie dla mnie to jest trochę niezrozumiałe i bardzo proszę Państwa, są tu przedstawiciele zarządu, o udzielenie jasnej odpowiedzi, czy taka tendencja będzie kontynuowana i dlaczego tak. No przecież sami wiecie, że to jest po prostu, wydaje się z pozoru głupie i nieprzemyślane, bo naraża nas na dodatkowe wydatki. Dziękuję bardzo. W zasadzie wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie dzielnicy realizują swoje inwestycje w zasadzie samodzielnie. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie trwa to od tej chwili, tylko długo, bardzo długo. W przypadku OSIR-u, w przypadku biblioteki, w przypadku wszystkich innych jednostek taka sytuacja ma miejsce. Ja nie wiem, czy te jednostki zatrudniają kosztorysantów. Myślę, że tak na poważnie to chyba tylko nadzór jest potrzebny tej inwestycji. A myślę, że i tak sobie to wyobrażam, że inwestycje, dzielnicowe inwestycje w tej sprawie służą doradztwem. No to też chodzi. Dzielnicowe inwestycje mają swoje zadania. No i ogromne braki kadrowe. To nie jest tak, że ten wydział jest obsadzony w pełni, jeżeli chodzi o kadry. Nie wynika to z tego, że nie stara się tych luk wypełnić, ale tam naprawdę bardzo trudno jest znaleźć pracowników, którzy wykonują te zadania. No więc dlatego tak to wygląda. No to nic nadzwyczajnego. Czy ktoś chciałby z zarządu uzupełnić to, co powiedziałem? No tak nie wiem. Pani burmistrz, bardzo prosimy. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, właściwie pan przewodniczący prawie wyczerpał temat. Tak, to prawda, jest problem z obsadą pracowników inwestycji, pracowników architektury, nie tylko u nas w dzielnicy, ale na terenie całego miasta i poza. Tak, rzeczywiście są braki w tym zakresie. Nasz Wydział Inwestycji ma bardzo, jak państwo widzicie, szeroki front zadań i zdarza się tak, że specjalistyczne inwestycje, które są związane z działalnością stricto z obszaru działania którejś z jednostek, są powierzane do realizacji jej, ale przy pomocy i udziale całego zespołu, zarówno inwestycji, jak i architektury, wszystkich potrzebnych wydziałów z urzędu przy realizacji tego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z tym, że nie ma żadnych głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 uchwały budżetowej w brzmieniu druku nr 235? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak? Maciej Bartosiak za. Pan Marek Tackowski? Jeszcze się. Pani Magdalena Gogol? Pani Magdalena Gogol za. Pan Łukasz Jankowski? Za. Pan Łukasz Jankowski za. Pan Adam Niedziałek? Pan Adam Niedziałek, przeciw, tak, słyszałem dobrze. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt, za. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt, za. Okej. Okay. Za 18 radnych, 4 przeciw. Uchwała została przyjęta. Tym sposobem przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian załączniku dzielnicowego nr 1 uchwały budżetowej
w brzmieniu druku numer 237A. Bardzo prosimy panią skarbnik o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w druku 237A wnosimy o zmianę w zakresie budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej i tutaj zmniejszamy środki na tym zadaniu w obszarze funkcjonalnym GMMW ogólnym i przenosimy 5 milionów złotych do nowego zadania, budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej etap drugi w obszarze funkcjonalnym ZLOP, czyli żłobki. I wnosimy o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą właśnie budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej etap drugi w obszarze funkcjonalnym żłobki z kwotą 5 milionów złotych i w odpowiedniej klasyfikacji, czyli w dziale rodzina. Jest to spowodowane tym, że budowa tego żłobka zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus, które będzie można rozliczyć właśnie poprzez wykazanie wydatków w tej klasyfikacji budżetowej. W tym druku wnosimy również o zmianę w zadaniu poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ulicy Batalionów Chłopskich i tutaj zmniejszamy środki na tym zadaniu o kwotę 20 837 zł, czyli do kwoty 0. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego roku 2023, ale ze względu na to, że zmienił się zarządca drogi i wszystkie sprawy, które dotyczą ulicy Batalionów Chłopskich przejął Zarząd Dróg Miejskich, przekazujemy do realizacji to zadanie do właśnie Zarządu Dróg Miejskich. Wnosimy tutaj również o zmniejszenie środków w zadaniu zakup budynku wraz z dostosowaniem dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej do kwoty 0 i wnosimy o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do realizacji w latach 2023-2024. Z kwotą 8 milionów w roku bieżącym i 7 milionów w roku przyszłym. I to zadanie to będzie budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Oławskiej. Wnosimy również o zmianę w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w rozdziale 801.04 przedszkola. Wnosimy o zwiększenie dochodów o kwotę 2881 zł w związku z udziałem przedszkola nr 222 w programie grantowym mBanku Rosnę z matematyką. Środki na dofinansowanie tego projektu zostaną przekazane przez bank. Wnosimy również o zwiększenie dochodów i wydatków w przedszkolu nr 336 o kwotę 7200 zł w związku z przewidywaną darowizną z Urzędu Pracy, która będzie przekazana na dofinansowanie szkoleń nauczycieli. W rozdziale 801.48 stołówki szkolne i przedszkolne wnosimy o zwiększenie dochodów o 59 640 zł. W związku ze zmianą stawki żywieniowej i środki te zostaną przeznaczone na zakup środków żywności. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Tak na początku Komisja Budżetu, pan Artur Zygrzak. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rewizyjna, pani Aneta Nowolecka. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego, pani Magdalena Gogol. Opinia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego również była pozytywna. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, pani Iwona Łoboda. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, Sportu i Promocji, pani Anna Wośnińska. O, przepraszam. Ja tu mam. No dobrze, okej, okay, przepraszam. Komisja Kultury nie opiniowała tego materiału w tym zakresie, dlatego że nie ma tutaj zakresu Komisji Kultury.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych, pani Joanna Wośko-Matryba. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nikt z Państwa nie chce zabrać głos? Pan Wojciech Krażyński próbował. Nie? Tak? Wywołałem Pana. Proszę. Chciałem się dowiedzieć, jak te 8 milionów zostanie wydane do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo to jest bardzo duża suma, jak na to, że jest koniec marca. Dziękuję. No, pani burmistrz, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w związku ze zmianą koncepcji, czyli nie kupno budynku, które niestety nie mogło zostać zrealizowane i jest zmiana na budowę. Ta kwota, która była przeznaczona na ten rok, oczywiście nie zostanie w całości wydana w tym roku, natomiast na pewno zostanie przeznaczona. Na pewno zostanie przeznaczona na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i najprawdopodobniej uda się nam jeszcze kwestie projektowe w tym roku zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Maciej Bartosiak. Maciej Bartosiak za. Pani Magdalena Gogol. Magdalena Gogol za. Łukasz Jankowski. Pan Łukasz Jankowski za. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt. Za. Pani Ewa Przychodzień-Schmidt za. Dziękuję. Za 18 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Pan się wstrzymał, panie Wojciechu. No przykro mi bardzo. System pana zaksięgował, że jako, że się pan wstrzymał. No musiał pan wcisnąć. No sam siebie nie głosuje. No przykro mi bardzo. To niewiele zmienia mojej ocenie. No, mam do protokołu tutaj pan radny wskazuje, że inaczej głosował. Po prostu. Tak mogę zrobić. Będzie pan rozgrzeszony tam partyjnie, więc spokojnie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku, czyli interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa chciałby ewentualnie interpelację? Przypominam, że interpelacje muszą zostać zgłoszone na piśmie. Nikt? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu wolne wnioski, informacje. Czy są jakieś wolne? Może ja tylko poinformuję, że następna sesja będzie planowana jest na 19 kwietnia. Jeszcze taka mała niespodzianka będzie, proszę Państwa. Być może panią burmistrz pracujemy wspólnie z panem przewodniczącym Lipińskim, żebyśmy się w końcu może spotkali jakoś świątecznie. Porozmawiamy o czymś innym niż normalnie. Pan też? Naprawdę. Jak to? Kiedy? Nie tam. Pani burmistrz, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam, że dopiero teraz, ale troszeczkę się zagapiłam. To przede wszystkim kieruję do przedstawicieli wydziałów oraz jednostek zewnętrznych naszego urzędu. W imieniu całego zarządu chciałabym Państwu serdecznie podziękować za wytężoną pracę za zeszły rok i za taki wynik budżetu za 2022 rok, jaki osiągnęliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. Absolutnie, my tutaj też dołączamy się do tych podziękowań i gratulujemy wyników, bo są naprawdę imponujące.
Pani Magdalena Gołcioła, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, bo tutaj będzie pytanie głównie do Pana. Na Komisji Inwestycji powstała taka dyskusja na temat tego, w jaki sposób możemy przy obecnych przepisach decydować o trybie zwoływania komisji. Czasami są problemy z kworum i one głównie jakby z mojego doświadczenia wynikają z tego, że kworum zapowiada się dobrze, jeden lub dwójka radnych zgłasza planową nieobecność, natomiast później po prostu wychodzą jakieś zachorowania i w momencie, kiedy mamy zwołane stacjonarne posiedzenie komisji, no po prostu do tych posiedzeń czasami nie dochodzi. Czy jakby jest szansa, żebyśmy albo wspólnie jako Rada jakieś zasady wypracowali, a jeżeli nie, to czy w takim razie możemy to zrobić w ramach komisji, żeby rozwiązać taki problem? No pytanie rozumiem do mnie, tak? Tak, 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 głównie, ale oczywiście no jakby te, jeżeli radni mają jakieś uwagi, no to... Myślę, proszę Państwa, że musimy na pewno funkcjonować w ramach obowiązującego prawa, prawda? I to jest jakby kluczowe. Niestety zmieniło się trochę to prawo. Do tej pory przewodniczący decydował o formie zwoływania sesji, ale to również w tym momencie wygląda chyba to, że i przewodniczący komisji takie same prerogatywy będą mieli w tej kwestii. Więc musi być dokładnie, radni muszą się spotkać, żeby podjąć decyzję o zdalnej komisji według tego, co mówi dzisiejsze prawo. No tak to zostało zrobione, nie wiem czemu. Jakoś to funkcjonowało do tej pory. No rozumiem, że jest to jakiś tam chęć tego, żeby radni mogli więcej decydować na ten temat, no i tyle. Ale my mieliśmy jakąś ostatnio opinię na ten temat, panie naczelniku. Ja bym tutaj pana naczelnika poprosił o zabranie głosu w tej sprawie. Ale coś mówiliśmy. Proszę państwa, oczywiście dyskutować możemy, jak chcecie, na ten temat. A jak nie chcecie, to może po prostu poczekajmy chwileczkę, bo jakąś opinię prawną będziemy mieli w tej sprawie, nie? I ta opinia prawna po prostu no rozstrzygnie to jakoś, mam nadzieję, że sensownie. Najpierw Marta Sylwestrzak, bo jeszcze dzisiaj nie występowała, a pan Adam już tutaj miał okazję gościć wielokrotnie. No, nieważne. Znaczy ja tutaj chciałam się przychylić do głosu pani przewodniczącej. Wcześniej to funkcjonowało dosyć dobrze. Generalnie jesteśmy w XXI wieku, korzystamy z narzędzi, jakie nam daje technologia i możemy tworzyć komisje hybrydowe lub też zdalne. W takich wypadkach, kiedy jest problem z kworum, tym bardziej dzwonić się do kogoś, kto mógłby się połączyć na przykład hybrydowo, a nie jest w stanie tego zrobić fizycznie. Więc tutaj bardzo bym prosiła, żeby wypracować takie rozwiązanie, które to umożliwi, żeby nam praca po prostu szła sprawniej dla dobra mieszkańców, bo czasami przy mimo szczerych chęci nie zawsze da się dotrzeć, a byłoby możliwe się połączyć. Więc dla dobra mieszkańców mam nadzieję, że to się uda. Proszę bardzo, pan Adam Niedziałek. Dziękuję panie przewodniczący. Ja w bardzo podobnym tonie, to znaczy co do zasady jestem przeciwnikiem komisji zdalnych jako takich, bo one jednak są wykluczające, ta dyskusja jest ograniczona i tam jakby no, nie jest to świat realny, ale rzeczywiście rozwiązanie hybrydowe wydaje się być tutaj rozwiązaniem idealnym, czyli komisja co do zasady jest komisją stacjonarną, chyba że komisja podejmie inną uchwałę, no czasami tak może być, natomiast co do zasady komisja powinna się odbywać stacjonarnie z możliwością uczestnictwa hybrydowego. Myślę, że takie to było rozszerzające. Natomiast co do zasady radni są rzeczywiści, niewirtualni, ratusz jest rzeczywisty, niewirtualny, pieniądze są rzeczywiste, niewirtualne i komisje też powinny być rzeczywiste, niewirtualne. Dziękuję. Poczekajmy do tej opinii, zobaczymy co da się w tej sprawie zrobić. Ja generalnie jestem tego samego zdania, chociaż jestem za tym, żeby komisje odbywały się stacjonarnie, generalnie. I o tym wiecie, o tym moim stanowisku i tego absolutnie nie zmienię. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba i będzie to w ramach obowiązujących przepisów prawa,
Ta absolutnie będziemy dopuszczać w takiej sytuacji, ale nie na zasadzie jakby ciągłego trybu tego typu pracy. Proszę bardzo, pan Marek Cackowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, w zasadzie ja zgadzam się z moimi przedmówcami, tylko nie wiem, dlaczego musimy czekać na jakąś ekspertyzę. Te przepisy są określone, tam jest powiedziane tylko i wyłącznie to, że musi być to podejmowana decyzja kolegialnie. I już, więc jeżeli będziemy wcześniej, zgodzimy się na to, że będziemy zwoływali wszystkie komisje w trybie stacjonarnym, dopuszczając mieszaną formę, to nam załatwi sprawę, po prostu jesteśmy, musimy być stacjonarnie, będziemy wszyscy stacjonarnie, jak będzie naprawdę brakowało jednej osoby, do kogoś się zadzwoni i dołączy zdalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pana opinię. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Jeżeli nie ma, to zamykam obrady. Bardzo państwu dziękuję. Widzimy się. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego czasu przed świętami, dlatego nie składam wam życzeń. Dziękuję bardzo.